Dobry wieczór Państwu i stało się, i zaczynamy. Jest szósta, patrzę na zegar. Tak, szósta. Spotykamy się ponownie. Dobry wieczór raz jeszcze. Dziękujemy Państwu, że już widzimy tutaj komentarze, które już się pojawiły przed rozpoczęciem, i pytania, i spróbujemy na nie odpowiedzieć później nieco. Proszę Państwa, i jak zwykle nasze spotkanie dwóch osób, dwóch panów młodych, bardzo młodych, w zaawansowanych latach, jak to kiedyś powiedziała pani marszałek Witek. I proszę Państwa, Jerzy Marek Nowakowski, jak zwykle Stowarzyszenie Euroatlantyckie. Piotrze Pański, Fundacja Wspierania Wsi. Dobry wieczór. Proszę Państwa, i stało się to, o czym tu wiele razy mówiliśmy, to znaczy Polska znalazła się w okrążeniu. Nie znalazła się w okrążeniu. Ja przecież trochę ironizuję, no przecież jasne, ale w każdym razie no jest tak, że do wszystkich coś mamy, tak? I stało się też to jednak, prawda, że to, co mówiliśmy o uchodźcach, nagle wychodzi łącznie z aferą wizową, prawda, no, odbija nam się tym, że są pogłębione kontrole, prawda, policyjne i tak dalej. Chciałem powiedzieć, że to nie są zamknięte granice oczywiście, tak? Bo już widziałem takie gorące komentarze, prawda? Niemcy zamykają granice z nami. Nie, no jeszcze tak nie jest. Tak? Ale... Nie, no granice nie zamkną w ogóle z nami. Tak. Natomiast już to, co zostało wprowadzone, jest pewnym problemem, bo tak jak my bardzo często pomijamy wiele kwestii. Niemcy zresztą to zasygnalizowali, że oni nie wchodzą w pełnowymiarową kontrolę graniczną. To zostało powiedziane przez panią minister spraw wewnętrznych, dlatego, żeby nie zatruwać, w cudzysłowie, życia ludziom, którzy pracują po drugiej stronie granicy. Tak. Natomiast to już w tej chwili ma wymierne i pewnie liczone w grubych milionach koszty, na przykład dla firm logistycznych, czy firm, które trudnią się transportem, no po prostu muszą zakładać, że ciężarówka czy autobus będzie zatrzymana. Będzie zatrzymany, skontrolowany i tak dalej. No ale skontrolowana też, że muszą zajrzeć do środka, no, prawda, i tak, no, dalej. Pewnie to jest, ta kontrola może trwać i w każdym godzinę. Razie no, oznacza to, że może się nagle zrobić kolejka, spowalniając cały ruch. A to są w wypadku setek czy tysięcy firm, bo to jest ogromny biznes w Polsce, to są wymierne straty. O tym bardzo często się nie mówi. To oczywiście jest pewne utrudnienie życia dla ludzi pracujących po drugiej stronie granicy. To jest koniec końców również pewien problem, ponieważ bądźmy szczerzy, no bardzo wiele naszych instytucji, firm naciąga prawo i na przykład kierowca Gruzin niekoniecznie musi mieć wszystkie papiery w porządku i nagle się okaże, że on wypada z tego. No nie, bo mogą przecież kontrolować przy okazji, wiesz, te zapisy jazdy i tak dalej, tak. A tu nie ma przebacz, zwłaszcza w Niemczech, jak kierowca przekracza ten czas jazdy tam powiedzmy, no to natychmiast go haltują, prawda, i musi zjechać najbliższy parking. A finalnie to jest jeszcze coś innego, to jest na razie taka bardzo lekko żółta kartka, którą nam pokazano, bo ta żółta kartka może się za chwilę zamienić w kartkę bardzo żółtą, czyli ograniczenia naszych praw w strefie Schengen, czy wręcz w pewnym momencie może się okazać, na przykład, że jesteśmy w strefie Schengen zawieszeni. Ja wczoraj rozmawiałem w telewizji o tym z ambasadorem Sztepfem, trochę realia telewizji są takie, że trzeba bardzo krótko się wypowiadać, a ja zacząłem w pewnym momencie przypominać, że Schengen to nie jest oczywistość, że od wielu lat aplikuje do strefy Schengen Bułgaria i Rumunia. I w tym roku kolejny raz oba te kraje dostały negatywną odpowiedź. Mimo że starają się spełniać te kryteria. Pamiętajmy, że Schengen to nie jest tylko łatwość przekraczania granicy, to jest również prawo inwestowania, posiadania własności, tworzenia firmy, pracy w dowolnym kraju strefy i tak dalej, i tak dalej. To można dawkować, że tak powiem, to wypadanie z tej strefy, ale Schengen jest czymś
no, dość fundamentalnym z punktu widzenia obywatela i z punktu widzenia małego biznesu. To jest to jeden z fundamentów w ogóle naszego członkostwa w Unii Europejskiej tak naprawdę. No również z punktu widzenia, ja wiem, studentów. Jest, mówisz o tych starszych panach, no więc ja muszę powiedzieć, że dla mnie taką pewną... Nie powiedziałem o starszych panach, powiedziałem młodych panach. Metrykalnie. Natomiast nasze doświadczenie to jest takie, że granica była barierą. Ja muszę powiedzieć, że ja w pewnym momencie, na przykład jak moja córka była studentką, czy nawet uczennicą ostatnich klas szkoły średniej, ja nagle uświadomiłem, jak potwornie to się zmieniło, no bo oni się dowiadywali, że jest jakiś koncert na przykład w Londynie i się w parę osób, dzieciaki zmawiały, wsiadały w tanie linie lotnicze, leciały do Londynu, nocowały w hostelu, wracały, oglądały ten koncert i było to równie oczywiste, jak to, żeby pojechać, nie wiem, na koncert do Gliwic czy do Krakowa, no właśnie, prawda? Tak. Więc... wyrosło całe pokolenie, dla którego Schengen jest oczywistością. I będzie to bardzo bolesne doświadczenie, jeżeli się okaże, że takie oczywiste ono nie jest. Poza tym, poza Schengen mamy jeszcze całe mnóstwo. Polski paszport w tej chwili jest jednym z lepszych paszportów na świecie. Gdzieś tam była takie paki ranking, tak, siła w tym paszportu. Rankingu. Wysoka bardzo, tak. Gdzieś tam chyba w dziesiątce się mieścimy, czy, tak, czy w piętnastce. Ale między innymi dlatego, że jesteśmy właśnie w tym Schengen. Bo jeżeli wypadlibyśmy z Schengen, to prawdopodobnie na przykład możemy mieć problemy z programem Visa Waiver w Stanach Zjednoczonych, bo znowu, to nie jest jakieś wydumane. Węgrzy na przykład zostali zawieszeni w tym programie i muszą od nowa starać się normalnie o promesę wizową do Stanów Zjednoczonych u siebie w kraju. Ci, którzy pamiętają te horrendalne kolejki pod ambasadą amerykańską, wiedzą, że nie jest to nic przyjemnego. A prawdopodobnie to znowu zacznie się od wersji pośredniej. To znaczy, bo formalnie Amerykanie nie dają wizy. To, co się dostaje w tym procesie, z którego wypadli, to jest promesa wizowa. Wizę zawsze, łącznie dla tych, którzy mają to, są właśnie w tym ruchu tak zwanym bezwizowym, oni też dostają wizę na granicy. Tak, to znaczy od urzędnika zależy, czy się wpuści, czy... Tak jest, immigration decyduje. Tak. Natomiast jest oczywiście pewien katalog pytań, zachowań, brzydkie słowo popularne, ostatnio dedykowane poszczególnym krajom. Więc prawda jest taka, że oczywiście Amerykanie najpewniej na początku nie zawieszą nam takiego ruchu, w cudzysłowie, bezwizowego, tylko nagle goście z Polski będą dostawali nie 3 pytania, tylko 10, tak, albo 15. Tak. I pan Kowalski nie będzie pytany tylko, gdzie pracuje, a jesteś inżynierem, a czym się zajmujesz, a to. I w momencie, kiedy zostanie złapany na jakiejś niekonsekwencji, to na własny koszt wraca do kraju. Więc, a generalnie no jest to mało przyjemne, jak się jest w ten sposób odpytywanym, tak jak bardzo obywatele bezpieczne krajów mniej wiarygodnych. Znaczy, to jest bardzo nieprzyjemne. To ja pamiętam, wiesz, jak się jechało do Wielkiej Brytanii, na przykład jeszcze w czasach, kiedy byliśmy w Unii, prawda, i to rozdzielenie na 2 kolejki, tak? Tak. Prawda, że tu obywatele Unii, a tu zawsze trzeba. No, ale wszędzie, no jest, wszędzie są korytarze Schengen, non-Schengen. No, Schengen, tak. Więc nie daj Boże, żebyśmy w tym korytarzu non-Schengen wylądowali. No tak, ale to nie jest tylko kwestia tego, że obywatele będą mieli utrudnione wizy. Nie, to przede wszystkim biznes. Nie, ale też chciałbym wrócić do tego naszego tytułu, do tego trochę żartobliwego w okrążeniu, że no my, znaczy nasz kraj, no wypada jak gdyby z głównego nurtu Unii. To już wypadło tak naprawdę. Wypadł wcześniej. Dzięki wojnie na Ukrainie byśmy wrócili do tego stołu. Tak. Zresztą głównie, prawdę mówiąc, dzięki ofiarności obywateli i dzięki temu,
niesłychanemu zupełnie, niespodziewanemu dla wielu z nas pewnie, ogromnie entuzjastycznemu przyjęciu milionów uchodźców z Ukrainy. Bo przecież pamiętamy jeszcze 2 lata temu, myśmy czytali w każdej gazecie, włoskiej, francuskiej, dowolnej, to Polska to jest po prostu taki ciemny, ksenofobiczny zaścianek, który nienawidzi cudzoziemców, który buduje bariery, prześladuje i tak dalej, i tak dalej. A tu nagle ten obraz kompletnie został zburzony widokiem tych milionów zaopiekowanych ukraińskich wychodźców. I myśmy w tym momencie ten nasz stereotyp się przełamał. Myśmy z drugiej strony, jako państwo, jako rząd, znaleźli się w kluczowym miejscu, jako kraj tranzytowy, wspierający tę Ukrainę, udający bardziej niż rzeczywiście, znający realia ukraińskie. I Ukraina lewarowała nas, czy konflikt w Ukrainie, mówiąc brzydkim językiem takiego biznesu, lewarował pozycję Polski. Polska wróciła do tego głównego stołu rozmów. Tak. Nie wkładając w to zbyt wiele wysiłku, mówiąc szczerze, żeby przy tym stole być. No, a w tej chwili kolejnymi działaniami i tą zupełnie obłędną, antyniemiecką propagandą, która budzi najgorsze możliwe upiory, i wejściem w konflikt z Ukrainą, i wejściem w konflikt ze Słowacją w tej chwili. Właściwie sami siebie izolujemy. Z Czechami konflikt mieliśmy już wcześniej, prawda? Z Czechami się kłóciliśmy o Turów, a generalnie ich nie lubimy, bo są wstrętni, liberalni, jeszcze tam nasza ambasada zwracała się, żeby, broń Boże, aborcji nie dokonywać dla Polek, albo donosić, które dokonały. No, jakieś kompletne wariactwo, mówiąc najkrócej. I to jest jeden element tej układanki. Elementem drugim, który nas już kompletnie pogrąża, to jest afera wizowa. Bo afera wizowa, wbrew temu, co próbuje nam wmawiać rządowa propaganda, to nie jest problem łapówek za 200, 500 czy 1000 wiz. Afera wizowa to jest problem kilkuset tysięcy ludzi, którzy otrzymali polskie wizy w sposób bardzo mało transparentny. Myśmy wizy Schengen otrzymali. Tak, znaczy w większości Schengen, bo tak. Również polskie, ale to właściwie jest wszystko jedno, no bo dopóki istnieje Schengen, to jak ktoś wjedzie do Polski, to właściwie nikt go nie zapyta o żadne dokumenty, aż do Lizbony. No tak, ale właściwie nie tyle do Lizbony, bo dalej to jest. Ale chodzi o to, że z tą wizą Schengen on może wjechać też do Niemiec i do Francji. No tak, tak, legalnie i legalnie. Bo na tym polega te wizy w większości. Uwspólnotowienie, prawda, tego systemu wiz. Prawda, że dostajesz wizę w polskim konsulacie, ale możesz wjechać do Francji czy do Portugalii. Tak, zresztą te wizy nasze w większości to są wizy z pozwoleniem na pracę. Tak. Co też jest pozwoleniem na pracę w całej Unii Europejskiej. Ja się zastanawiam, prawdę mówiąc, jak to wygląda, bo w czasach, kiedy ja pracowałem w dyplomacji, nie tak w końcu bardzo odległych, to mój konsul cały czas narzekał, że to wszystko on musi wpisać do systemu komputerowego Schengen, który mu wyrzuca na przykład negatywne informacje na temat jakiegoś kandydata. No powiedzmy, jeżeli ktoś się starał o wizę niemiecką i nie dostał, potem szedł do polskiej ambasady, a to była dosyć częsta praktyka, na przykład w Armenii, wymieniał paszport na nowy i szedł do polskiej ambasady, ale oczywiście system komputerowy był na tyle sprytny, że i tak go wyławiał natychmiast. Tak. I że no, trzeba spełniać całe mnóstwo kryteriów i nagle się okazuje, że dostają te wizy, nie spełniając tych kryteriów, ale co jest tym wszystkim najważniejsze? A o tym ani opozycja nie mówi, bo jest jej niewygodnie, bo opozycji jest wygodnie powiedzieć, że proszę, tu napędzili setki tysięcy Afrykanów, Azjatów do Polski, a mówią, że bronią Polski. Ani nie jest wygodne dla władzy, no bo to jest kompromitujące. Ogromna większość posiadaczy tych wiz polskich
czy wydanych przez polskie ambasady szengańskich, zniknęła. To nie jest tak, że oni pracują w Polsce. Prosty rachunek. My wydaliśmy tam, no umówmy się, wydaliśmy 700 tysięcy wiz pracowniczych. W większości dla Ukraińców, tak. Ale ponad 250 tysięcy dla mieszkańców tych obszarów, powiedzmy, które wrażliwych. Tak. Otóż z tych 700 tysięcy wiz, o ile pamiętam, mamy 140 parę tysięcy osób, które znalazły się w polskim systemie ubezpieczeniowym, czyli autentycznie podjęły pracę. A grubo ponad pół miliona rozpłynęło się, prawda? I można założyć, że ogromna większość z tego pół miliona nie jest już w Polsce, tylko jest w Niemczech, w Hiszpanii, w Szwecji, we Francji. Tak, no i dobrze, no tylko tak, nasze władze chodzą i wrzeszczą po korytarzach brukselskich, że Angela Merkel wpuściła tutaj, zresztą to się nawet w tych pytaniach tutaj u Państwa pojawia w wypadku relacji włosko-niemieckich, że wpuścili tutaj i wspierają przyjazd migrantów. Znaczy, oni wspierają werbalnie, a my wspieramy faktycznie. Więc dla Niemców, ale nie tylko dla Niemców, dla właściwie wszystkich nacji, jest to po prostu irytujące. To irytujące, bo nie dość, że prowadzimy najbardziej liberalną politykę wizową w tej chwili w całej Unii Europejskiej. Czyli najłatwiej jest uzyskać polską wizę. A pamiętaj, że ty pracowałeś w Stanach Zjednoczonych, jest trochę inna sytuacja. Ja pracowałem w Armenii, gdzie polska wiza już była cennym dobrem. Widziałem, czy wiza szengeńska, europejska, nie tylko polska. No, tak. Bardzo wielu rzeczywiście jechało gdzie indziej. Otóż natychmiast szła fama wśród miejscowych, gdzie najłatwiej można dostać tę wizę. Albo gdzie biorą łapówki. Tak, ale te łapówki, to też zresztą jest wiele różnych pięter łapówek. To nie jest tak, że to jest... Bo my mówimy tutaj o wydawaniu wiz głównie we współpracy z tak zwanymi firmami outsourcingowymi, które są indyjsko-rosyjskie tak naprawdę, czyli teoretycznie zarejestrowane w Indiach, ale pracujące z centrali w Moskwie, obsługiwane w dużej części przez Rosjan. A jeżeli obsługiwane przez Rosjan, to zinfiltrowane co najmniej, jak nie więcej, przez rosyjskie służby. W każdym razie my mówimy tutaj o setkach tysięcy polskich wiz. Tak jak myśmy prowadzili, w mojej opinii, a zresztą byłem tutaj w pewnym sporze z ministrem i kolegami z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, uważając, że prowadzimy zbyt restrykcyjną politykę. Te powiedzmy 8 lat temu, 10 lat temu. Natomiast w tej chwili mam wrażenie, że myśmy z kolei wylądowali na drugim ekstremum. Ja pamiętam, że takim krajem, który prowadził właśnie bardzo liberalną politykę wizową w Armenii, to była Grecja. I szła po prostu wszędzie fama. Nie wiem, na ile prawdziwa, nie chcę tego mówić, ale że za 500 dolarów można sobie kupić wizę grecką. Bo teraz tak, jak wygląda ta procedura korupcyjna wizowa? Najprostsza jest taka, że się tam wręcza 100 czy 200 dolarów, jeżeli wizy są wydawane normalnie przez konsulat, się wręcza 100-200 dolarów gościowi, który pilnuje bramki, a wpuszcza poza kolejką. Tak, to jest pierwszy. Tak, to, ale żeby nie stały te kolejki, no to właśnie nie tylko Polacy, Grecy byli tego prekursorami wtedy, wynajmuje się te firmy outsourcingowe. A taka firma outsourcingowa oczywiście prowadzi zupełnie inną rozmowę i chodzi już o inną wielkość łapówek. Firma outsourcingowa wchodzi w kontakt z albo władzami państwa partnerskiego na poziomie gdzieś tam centrali ministerstwa, albo z konsulem lokalnym i dogaduje się, że jeżeli u nas, wy macie czyste ręce, a jeżeli u nas ktoś zapłaci łapówkę, to my wam przekażemy informację, że to jest preferowany odbiorca wizy, a potem się po cichu podzielimy.
To rzeczywiście nie jest mowa o stówach, tylko o grubych tysiącach dolarów. Prawda? A trzeci poziom to jest jeszcze coś innego. Ja się obawiam, że tu może być, ten przypadek w wypadku Polski, że nie firmy outsourcingowe, albo nie tylko firmy outsourcingowe są tą przepompownią osób, które się dostają na teren Unii Europejskiej, ale że dzieje się to również w porozumieniu z przeróżnymi organizacjami, które no, prowadzą masowy przemyt ludzi. To już, wtedy są to już nie tysiące dolarów, tylko miliony dolarów. Że to, ponieważ kontrolują to częściowo służby specjalne, to może to być oczywiście sposób pozyskiwania lewych pieniędzy na fundusze operacyjne różnych służb, to może być sposób na zarabianie przeróżnych mafii, które obsiadły urzędy państwowe, no ale efekt jest jeden. Efekt jest taki, że tracimy wiarygodność po prostu. Oczywiście tego typu aferki różne, wizowe, są wszędzie, we wszystkich krajach, mniejsze, większe. No bo to jest proceder, który może prowadzić zawsze do korupcji. Natomiast skala tego, co się działo w ostatnich latach w polskich placówkach dyplomatycznych, przekracza normy i ma już skutki polityczne, no bo jeżeli się wpuści tysiąc osób, bo umówmy się, to rzadko są terroryści. Niewykluczone, że przeciekają terroryści również, czy osoby związane z terrorystami. Ale rzadko. Głównie są to ludzie jadący do pracy, albo albo po socjal, albo Bóg wie po co. No po socjal pewnie nie wiem, no, nie, no ale umówiliśmy się, większość nie zostaje u nas, tak. bo my nie jesteśmy tak atrakcyjnym krajem. Tak. Ale finalnie, politycznie, stajemy się krajem destabilizującym Europę w jakimś sensie, czyli wpuszczającym do Europy niekontrolowany strumień imigrantów. No i teraz inne kraje mają z tym kłopot, bo tak, do Niemiec wjeżdżają tysiące tych pracowników, prawda? AfD się awanturuje, prawda, że my, no i my się dopiero obudzimy, jak się okaże, że w Niemczech AfD zaczyna wygrywać wybory, bo my albo tak uczestniczy naprawdę, w rządzie. Bo my tak naprawdę przez te, przepuszczamy i tych z wizami, i tych uchodźców, to no, wspieramy AfD, czyli działamy właściwie przeciwko, no tak, ale tutaj przeciwko interesowi naszemu, ale też interesowi, prawda, rządzących partii politycznych, znaczy, tak, w Niemczech. No, znaczy, tak? Część komentatorów niedawno na Facebooku, Waldemar Kuczyński, napisał, że on uważa, że to jest świadome działanie polskiego rządu obliczone na destabilizację Europy. Myślę, że nie ma racji. Nie ma racji, natomiast tak daleko to nie idzie. Dobrze, tylko analitycy, którzy siedzą w przeróżnych instytucjach zachodnich, to również muszą brać pod uwagę. Generalnie rzecz. No jasne, że muszą brać pod uwagę. A generalnie rzecz wygląda w ten sposób, że cały system Schengen, ale więcej. Znaczy zamierzenie, system, czy nie? System unijny jest zbudowany na wzajemnym zaufaniu. Tak. To jest często niemierzalne. Ale ja pamiętam taką sytuację zupełnie z innej bajki, jak z jednym z moich znajomych, siedzę w Londynie, zagadaliśmy się, ja za chwilę mam samolot, no więc mój rozmówca w pewnym momencie, a jest lato, t-shirt, jeansy, mój rozmówca w pewnym momencie, no to jedziemy, to ja cię podwiozę. Wsiadamy do samochodu. Chyba mnie podwoził zresztą nie na lotnisko, nawet tylko gdzieś tam do stacji szybkiego metra, bo metrem się generalnie szybciej jedzie, tak, w Londynie na lotnisko niż samochodem. Ale ja w każdym razie, słuchaj, no, ale nie ma żadnych papierów na samochód, nie ma żadnych dokumentów. No nie mam na to, jak cię zatrzyma policja, to co? No to jej powiem, że mam. Ja to, że masz ich oszukać. Mogę. Ale jak mnie na tym oszustwie złapią,
to przez 10 lat będę ponosił tego ponure konsekwencje, będę niewiarygodny po prostu. Będę płacił wyższe ubezpieczenie i tak dalej. Nie opłaca się skłamać. I w gruncie rzeczy ta filozofia stoi u podstaw Unii Europejskiej. To jest ta sama bajka. Wizy, sądy, podatki, media. Generalnie jest to zbudowane na zaufaniu w to, że wszyscy uczestnicy tej europejskiej gry posługują się tym samym katalogiem wartości i tym samym katalogiem celów w swoim działaniu. Bez tego, w momencie, kiedy wchodzi ktoś, kto rozrabia i kto nadużywa tego zaufania, to jest nie tylko spychanie samego siebie na margines, ale to jest podważanie w ogóle fundamentu całej wspólnoty. To nie są żarty. Tak. Zresztą wielokrotnie to już się w tej chwili w publicystyce pojawia, że Polska szkodzi Unii. Tak. I ta cała durna opowieść o tym, jak my tu będziemy bili pięścią w stół i się swojego domagali, bez względu na to, czy to swoje jest słuszne, czy nie. To jest po prostu skrajna głupota wynikająca z niezrozumienia istoty tego systemu. Bo oczywiście silniejszy ma więcej praw. To jest jasne. Ale ten silniejszy też nie może nie mieścić się w pewnych regułach gry. Czy to, że nie wiem, świetny piłkarz potrafi okiwać innych, to nie znaczy, że on się nie musi stosować do przepisów, że nie może fałować i tak dalej, i tak dalej. Tak jest. Dobrze, ale słuchaj, bo nie chciałbym... To nas spycha, bo zacząłeś od tego okrążenia. To nas ale chciałbym spycha się tego wrócić na właśnie do sytuacji, w której my pomału fundujemy, ale taki dość fundamentalny spór ze wszystkimi sąsiadami. No właśnie, na tym polega, że to nie nas okrążają, tylko my się okrążamy, prawda, w pewnym sensie. Bo my się okopujemy. Nie wiem, jak to nazwać, ale chciałbym jeszcze prosić cię o komentarz przy tej kwestii wizowej, żebyśmy dobrze zrozumieli, prawda, bo wizy wydaje konsul. Co to jest służba konsularna? To znaczy, wizy wydawał konsul. Otóż ale czy ty PiS zmienił ustawę. PiS zmienił ustawę i w tej chwili wizy wydaje minister. To jest... Bo dawniej było tak, że konsul jest suwerenny. Jak właściwie jako ambasador ja mogłem ewentualnie prosić konsula, żeby się zastanowił, czy nie przyspieszyć wydania wizy dla kogoś, kto w jakimś sensie jest zasłużony. Ale konsul powiedział, panie ambasadorze, konsul... nie pana sprawa, do widzenia panu, tak? Tak, zresztą kilka razy takie scysje się odbywały w różnych sytuacjach. Oczywiście. Natomiast po tej zmianie, przecież cały pomysł tego słynnego łódzkiego centrum wizowego miał polegać na tym, że odbieramy konsulom prawo decyzji i to ta decyzja jest scedowana na ministerstwo. Tylko scedowanie jej na ministerstwo prowadzi do jakiego skutku? Do takiego, że nie widzimy tego aplikanta. Bo konsul był zobowiązany do tego, żeby się spotkać. Spotkać i wbić pieczątkę do paszportu. Tak. Oczywiście wstukać to przede wszystkim w system szengeński. Tak. Natomiast w sytuacji, kiedy budujemy jakieś centrum wizowe w Łodzi, do którego spływają dokumenty... Urzędnik w Łodzi, to przecież on nie ma pojęcia. Nie ma, oczywiście, tam nie jest, ma pojęcia. W Gabonie czy gdzieś. Pisze, wydaje decyzję na podstawie papierów. I na podstawie instrukcji, które dostaje, jak się ma do tych papierów ustosunkować jeszcze. To jest zniesienie kontroli wizowej na rzecz polityki wizowej. Czyli przestajemy widzieć konkretnego człowieka, który przyjeżdża do Polski. A to w jakimś sensie rozumiem, bo rzeczywiście kiedyś wydawaliśmy tych wiz 1000, w tej chwili wydajemy setki tysięcy, prawda?
daliśmy kilka tysięcy, a teraz dajemy setki tysięcy, więc obsłużenie tego nie jest proste. Natomiast no, jesteśmy pozbawieni kontroli i co więcej, w tym momencie te firmy, które prowadzą tak zwany outsourcing, są w sytuacji absolutnie luksusowej, bo one zatrudniają dobrych prawników, a dobry prawnik świetnie wie, jak powinien wyglądać pakiet dokumentów, żeby go zaakceptowali w Polsce. Prawda? Jeszcze na dodatek, jeżeli wielka firma, taka jak to ta VFD, ma relacje z polskim rządem, no to ta firma albo na drodze politycznej, albo na drodze korupcyjnej dostaje zazwyczaj precyzyjną instrukcję, jak powinien wyglądać wniosek wizowy. Ta firma idzie do swojego klienta i mówi, że jak zapłacisz te 3 tysiące dolarów za, czy tam 5 tysięcy dolarów za nasze pośrednictwo, to masz pewność, że dostaniesz tę wizę. I no, ludzie oczywiście sprzedają majątki, płacą i tak, tyle. Tak, bo dla oczywiście w biednych krajach afrykańskich czy azjatyckich te 5 tysięcy dolarów to jest majątek. Majątek, tak. Więc, no ale, ale ścieżka przez Morze Śródziemne czy przez płot na Białorusi kosztuje podobnie albo nieco mniej. Więc... Ja chciałem cię zapytać, czy się orientujesz, a jak jest, jeśli chodzi o te wydawanie wiz przez inne kraje, czy tam też jest taki... Różnie. Bardzo wiele krajów, włącznie z Amerykanami, często korzysta z tego outsourcingu. Tylko... Ja pamiętam, kiedyś jak były wizy, była kanadyjskie, to była firma, która po prostu pilnowała, żeby dokumenty były dobrze skompletowane, tak, żeby niczego nie zabrakło, żeby po prostu żeby nie było odsyłania i tak dalej, żeby konsul dostawał ten, od tej firmy ten... No tak, no ale właśnie konsul dostawał od tej firmy, ale jeżeli ta firma dogadała się pod stołem z konsulem, to było, i to nie musiała się dogadać firma, centrala firmy, tak. To się miejscowy rezydent mógł dogadać z konsulem. Ten miejscowy rezydent się, upraszczając bardzo, bo tak nie było, ale dogaduje się na przykład, że jak dostaniesz dokumenty z niebieską kropką w prawym górnym rogu, to ty wydaj tą wizę. A wtedy firma, wtedy kiedy bierze opłatę specjalną, tak, to właśnie stawia tę kropkę. No, ale... Opłatą specjalną się potem oczywiście podzieli z konsulem. No tak, znaczy tutaj dochodzimy do, tak powiem, etyki no więc, urzędnika i tak dalej. I tak więc dalej, właśnie, tak. Etyka urzędnica nie jest najmocniejszą stroną, szczególnie w sytuacji, kiedy urzędy są tak upolitycznione, jak w tej chwili u nas. Bo oczywiście im bardziej urzędnik jest ustabilizowany, to z punktu widzenia szefa taki urzędnik jest oczywiście fatalny. Mnie to wielokrotnie wkurzało. No tak, bo ale ten urzędnik z upartym człowiekiem, który ma swoje zdanie. Któremu ja nie mogę nic zrobić na dodatek, poza obcięciem mu premii. Ewentualnie. Zgoda. Natomiast z drugiej strony ten urzędnik wie, że jego kariera życiowa na najbliższe 20 lat wiąże się z tym urzędem i że jeżeli on zostanie złapany na korupcji, to nie tylko grozi mu sprawa sądowa, ale cała ta jego ścieżka życiowa, jego życiowa ścieżka jest przekreślona. Tak, musi odejść. A tu jest niepewność tego człowieka pracującego, tutaj, bo on może odejść, bo jest widzi mi się, prawda, nie wiem. No jest... nie, bo panu dyrektorowi czy ministrowi się naraził, bo mu nie przyniósł teczki, piwa albo czegokolwiek innego. Nie zaparkowało samochodu albo coś. Więc ta etyka urzędnicza jest zupełnie inna amerykańska, zupełnie inna jest skandynawska, zupełnie inna jest nasza, czy grecka, rumuńska i tak dalej. Więc, czyli jak o tym rozmawiamy, posłuchaj, to jakbyśmy mieli zmienić coś, jeśli chodzi o... byśmy mieli taką rozmowę, nasz pomysł na Polskę, sprawy zagraniczne, to rozumiem, że zreformowanie tego systemu rekrutacji dyplomatów, urzędników konsularnych i pozmienianie tego tak, żeby to były
no, pewne kariery, także ludzie, to jest kluczowe, nie, prawda? To jest trudne do zdefiniowania, to jest kwestia w ogóle zmiany atmosfery pewnej. No i to jasne, tak, ale... Zbudowania, a nam się nie udało to przy paru próbach, zbudowania prawdziwej służby cywilnej. No wiesz, tak. Był taki moment, kiedy... Były trzy razy podejmowane próby. A potem to zostało zrujnowane zupełnie. I za każdym, były trzy razy podejmowane te próby i za każdym razem były rujnowane tak naprawdę. Więc to jest oczywiście podstawa, ale jest jeszcze druga rzecz, mianowicie... No ale słuchaj, jak o tym w mówimy... W sytuacji takiej jak Polska, myśmy powinni być niesłychanie ostrożni w tym outsourcingu wizowym. Bo jednak chyba powinniśmy pójść w kierunku rozbudowy konsulatów. Trudno. To są duże pieniądze, to jest dużo etatów w tych konsulatach, ale rozbudowy konsulatów i tradycyjnego modelu wydawania wiz. Bo jednak w sytuacji, kiedy konsul czy urzędnik konsularny musi spotkać się z aplikantem wizowym, musi poświadczyć to własnym podpisem i tak dalej, to jest dużo trudniej skręcić, mówiąc językiem potocznym, proces wydawania wizy, niż wtedy, kiedy odpowiedzialność się rozmywa pomiędzy jakąś zewnętrzną firmę, konsulat, ministerstwo i tak dalej. Oczywiście poza wszystkim... Proces jest mniej przejrzysty, ale też moim zdaniem mniej dokładny. No. Jest kompletnie niedokładny. No. Jest kompletnie niedokładny, bo podejmowanie decyzji wyłącznie na podstawie papierów jest możliwe wtedy, kiedy to są sytuacje, powiedziałbym, normalne, a nie sytuacje takie, kiedy wydajemy wizy w krajach, które są albo objęte wojnami domowymi, albo jakimiś generalnymi kryzysami. Jak gdzie popatrzysz na globalnym południu, to masz ten kryzys. I tam proces wydawania wiz powinien być dużo bardziej przemyślany i zindywidualizowany. No ja zwracam uwagę, że na przykład jest trudno ustalić dane biometryczne, które są obowiązkowe teoretycznie osoby przysyłającej dokumenty, bo to zdjęcie nie robi się u nas, czy nie zdejmuje się w naszym konsulacie odcisków palców, tylko dostajemy to od firmy. No wyobraźmy sobie, że ta firma, bardzo często tak jest, współpracuje z jakimś obcym wywiadem czy kontrwywiadem. No tak. Wyprodukowanie właściwego modelu biometrycznego, fotografii czy w ogóle biometrii dla tego typu instytucji nie jest specjalnie trudne. No, to zawsze jest wyścig pomiędzy, prawda, właśnie tymi metodami, prawda, ale próbami oszustwa. Ale my nie kontrolujemy sposobu robienia fotografii w tym momencie. Bo jeżeli to się odbywa w obecności konsula, to mamy wtedy pewność. Ale słuchaj, ponieważ mówimy o Polsce w okrążeniu, w cudzysłowie, quotation marks. I chciałem się jeszcze zapytać o komentarz, bo tak, do słów premiera, bo premier wprowadził kontrole takie same jak Niemcy wobec nas, prowadził w stosunku do tych ludzi przyjeżdżających ze Słowacji. Co się takiego wydarzyło? Padło pytanie Tylko przypomnijmy, że... Partię Fico, prawda? Ale pan Jacek pyta o to. Ale przypomnijmy tylko, że Niemcy taką sztywną kontrolę na granicy wprowadzili na granicy z Austrią. Tak. Tak? Tam są posterunki... Tam jest normalna granica. Tam jest normalna granica. Oczywiście obywatele Schengen przyjeżdżają, muszą zwolnić i są oceniani przez te posty. To nie jest tak, jak się do niedawna jeszcze przyjechało do Niemiec, nikt się nie zatrzymywał. Ale tak wygląda de facto na przykład granica amerykańsko-meksykańska, prawda? Tak, również, tak. Jeżeli masz białą skórę, dobry samochód, to nikt cię w ogóle nie zapyta, nawet jak się nazywasz, a jeżeli jesteś osobą śniadą, jadącą junkiem, to będziesz skontrolowany. Tak, ale wróćmy do tego, czy coś się takiego wydarzyło, znaczy oprócz tych, że te posterunki Niemcy postawili na tej granicy, co się jeszcze takiego, jeśli mówimy o ten kierunek Słowacji, no bo tu
chyba jest tak, że chyba węgierscy sąsiedzi podsyłają. Znaczy po pierwsze Węgrzy podsyłają Słowacji w tej chwili nielegalnych migrantów, bo wydaje się, że jest to próba wsparcia, właśnie tutaj pan Jacek pyta o wybory na Słowacji. Jest to próba wsparcia partii Roberta Fico, który zdecydowanie prowadzi taką właśnie propagandę antyimigracyjną. W gruncie rzeczy nasze działanie jest też wsparciem dla Fico tak naprawdę, no bo to oczywiście on w tym momencie mówi to samo, co mówi rząd PiS-u w Polsce, że no popatrzcie, tak, że ci migranci, potworni migranci powodują, że nam się zamyka granice, wszystko nam psują. Tak. Nikt z nami nie będzie chciał gadać i tak dalej, więc to jest z jednej strony, a z drugiej strony myślę, że jest to część takiej bardzo niedobrej i budującej tę naszą izolację tak naprawdę polityki prężenia muskułów, czyli pokazujemy, że my jesteśmy w stanie zrobić to samo, co Niemcy nam, prawda? Proszę bardzo, my też kontrolujemy. Pojawiają się jakieś busiki z tymi śniadymi ludźmi, to my ich tu zaraz kontrolujemy. Tak, to jest pokazywanie z kolei wyborcom w Polsce, jesteśmy pokazywanie tacy wyborcom, bo ten szlak południowy chyba nie jest na razie za dużym zagrożeniem, jeśli idzie o przepływ migrantów. Ale ponieważ no, zbudowaliśmy pewien mit, legendę, że walczymy, no to proszę bardzo, walczymy teraz na granicy słowackiej z tymi migrantami. To nie wydaje mi się to bardzo poważne, ale być może ma pewne uzasadnienie. Nie znam danych dotyczących przepływu nielegalnych migrantów ze Słowacji, tylko przypominam, że te kontrole są możliwe na paru głównych drogach, którymi jedzie autobus, a dróg, którymi można przejechać ze Słowacji do Polski jest co najmniej kilkadziesiąt. Ja już sam kiedyś jechałem ze Słowacji właśnie jakąś polną dróżką zupełnie, już jestem w Polsce. Więc, no na tym polega urok tej wspólnoty. Tym polega urok Schengen, ale możliwość kontrolowania jest wysoce ograniczona. Znaczy, za chwilę wszyscy zaczniemy budować wszędzie płoty i będziemy bardzo zadowoleni, czyli pójdziemy dokładnie w drugą stronę niż cały proces, którego jesteśmy wszyscy chyba w Europie dumni, czyli właśnie znoszenia granic, znoszenia ograniczeń i tak dalej. No jest to niedobre, ale jest to, mam wrażenie, w dużej mierze uwarunkowane, jak wiele działań z tych, które doprowadziły do tej naszej samoizolacji, jest powodowane głównie potrzebami kampanii wyborczej. No i oczywiście też wykazaniem się na przykład wobec partnera niemieckiego, że proszę, my tutaj też kontrolujemy, nie chcemy dopuścić tych nielegalnych. To samo dotyczy tego sławetnego płotu nieszczęsnego na granicy z Białorusią, który wedle wszelkich danych spowalnia, a nie ogranicza tak naprawdę ilość nielegalnych migrantów przedostających się do Polski, bo nie mamy sił i środków, żeby ten płot zadziałał. No ja znowu pamiętam dyskusję na studiach historycznych na temat sensowności Wielkiego Muru Chińskiego. No bo przecież też nie było możliwości, żeby były wszędzie posterunki na tym murze. A nawet jeżeli, no to jeżeli oddział Mongołów pojawiał się przy murze, no to był w stanie go przejść, no bo nawet patrol z najbliższej wieży nie mógł go powstrzymać. Tak. Ale właśnie z kolei znawcy fortyfikacji stwierdzali, że no tak, tylko dawało to czas na mobilizację sił już po drugiej stronie muru, żeby ten oddział powstrzymać. No ale właśnie jeżeli był to oddział agresorów, a jeżeli był to oddział ludzi, którzy się rozpierzchli, to byli nie do powstrzymania w żaden sposób. I to samo dotyczy tego płotu, więc trudno tutaj prowadzić jakąś debatę. Zresztą znowu, no jest to w dużej mierze część takiej polityki opartej w istocie na prowadzeniu wewnętrznej propagandy,
a nie realnej polityki zagranicznej. No tak, ale no mamy w tej chwili wybory, tak? Skłóciliśmy się ze wszystkimi dookoła. I teraz wybory się odbędą. Tak, tylko kłopot jest dalej? Inny. I co dalej, rozumiesz? Bo to po prostu, z czym my wyjdziemy z tej kłopot celi? Jest inny. Kłopot jest taki. Czy my w ogóle wyjdziemy? To znaczy, czy sądzisz, że ta ekipa, która rządzi, to może ona ma taki cel, żeby już nie wrócić, że tak powiem, do jakichś normalnych relacji, tylko już tak, ponieważ to się opolitycznie opłaca, to ciągle będziemy w takim stanie wojenki. Tak? I teraz jeszcze chciałbym, żebyśmy wspomnieli o tym dokumencie francusko-niemiecko-francuskich ekspertów, którzy zaproponowali nowy kształt Unii. A to jest piekielne zagrożenie i to zagrożenie wisi nad nami tak naprawdę od początku członkostwa w Unii Europejskiej, bo te pomysły Europy wielu prędkości, Europy kręgów koncentrycznych, to było różnie nazywane, właściwie od lat 90. się pojawiają. Uh-huh. I to jest kwestia, która w jakiejś mierze wiąże się również z perspektywą członkostwa Ukrainy i z naszą bardzo niekonsekwentną w tej materii polityką. Powiedziałeś zagrożenie, no to... No zagrożenie, no bo... Wyjaśnijmy, znaczy najpierw... No bo cała ta idea polega na tym, mówimy że... o tym zamówionym. Tak, ale jak mówię, no, pierwszym w ogóle autorem tej koncepcji był François Mitterrand, 30 parę lat temu. Europa różnych prędkości. To jest zapisane w traktacie, co gorsza, lizbońskim, który był podpisywany również przez nas, bo tam jest zapisana bardzo wyraźnie możliwość, jak to się ładnie nazywa, ściślejszej integracji. Mhm. Poszczególne grupy krajów mogą pogłębiać integrację. Właśnie było to właśnie pomyślane po to, żeby ewentualnie można było te kręgi ustawić. Sprawa jest niesłychanie prosta. No, najwięcej decyzji, kluczowe decyzje dla Europy będą podejmowały te kraje, które będą w tym najbardziej wewnętrznym kręgu. Znaczy, przypomnijmy jeszcze historię, o której mówimy, bo ona jest stosunkowo świeża, że minister do spraw Europy francuski i niemiecki tak zlecili tam ekspertom opracowanie takiego dokumentu na temat reformy Unii, bo Unia ma się poszerzyć i wszyscy uważają, tak, no w perspektywie że, właśnie ci, wejścia Ukrainy. Tak, i ci eksperci przedłożyli ten dokument, który jest do przeczytania w internecie, już go można znaleźć. To było kilka dni temu. Tak, no jest na stronach komisji. Tak, i jest po prostu tam podział Europy na cztery kręgi. Tak? Jeden to jest to, co mówisz, ta ściślejsza współpraca. To znaczy ustalamy sobie, że chcemy ściśle współpracować, mieć tam, nie wiem, wspólną politykę podatkową na przykład i tak dalej. I kto chce, proszę bardzo, niech dołączy. To znaczy pójść o krok dalej niż obecny, czy o dwa kroki dalej niż obecny poziom integracji. Drugi krąg jest ta Unia Europejska Unia Europejska dziś, czyli jak gdyby... Znaczy, ale ta Unia Europejska dziś nie w kompletna. To znaczy drugi krąg to jest strefa euro, tak. Strefa Schengen, i tak dalej. Trzeba te wszystkie kryteria spełniać, utrzymująca obecny poziom integracji. Tak, ale strefa euro, Schengen i acquis communautaire, czyli przestrzeganie prawa. Tak. Tak. Znaczy nie, no przyjęcie pełnego obecnego acquis communautaire, czyli mówię, no właśnie obecny status tych krajów, które spełniają wszystkie kryteria, bo część krajów właśnie, choćby my, choćby Węgrzy, ale również Szwedzi, nie przyjęło euro na przykład, tak, prawda? Irlandczycy z kolei z własnej woli są poza Schengen. Tak. Więc to jest taki... To już jest trzeci krąg. Czyli trzeci krąg to jest ten dla nas, tak? Tak. My jesteśmy w trzecim kręgu, a w czwartym mają być kraje te, które nie są w stanie, tak, są stowarzyszone, czy no, nie są w stanie wypełnić kryteriów członkowskich, a politycznie chcemy je mieć w Unii.
Tak. No, tylko... Czyli to jest ta unia polityczna, tak? Tak, to jest ta unia polityczna, tam znajdzie się miejsce dla krajów Bałkanów Zachodnich, dla Ukrainy, dla Mołdawii. Niewykluczone, że Bułgaria byłaby do tego kręgu wypchnięta na przykład z obecnej Unii, ale właśnie pamiętajmy, że te kręgi nie są na zawsze. Że istnieje osmoza, możliwość przesuwania się pomiędzy jedną w drugą stronę. Tak. I obawiam się, że to, co dzieje się na przykład u nas, będzie nas wypychało do tego najbardziej zewnętrznego kręgu. A prawda jest taka, że oczywiście decyzje będą podejmowane w tym pierwszym, dotyczące całej Unii. Tak, no tak będzie siłą rzeczy. Przypomnijmy jeszcze, że ci eksperci twierdzą, że oni tak to opracowali, że tę zmianę można wprowadzić, nie naruszając traktatu. No nie, no właśnie nie, no właśnie na podstawie tak, traktatów. Czyli żadne prawo weta, nie, na przykład nasze, nie, czy inne, ani prawo weta, ani... Może tego oni, nie się nie, oni się nie boją nawet naszego prawa weta, oni się bardziej boją konieczności przeprowadzenia referendów tak. W sprawie traktatów. Więc, ale właśnie no, tu został zapisany ten zapis o możliwości pogłębionej integracji i na podstawie tego zapisu traktatowego można to robić dowolnie. Oczywiście w momencie, kiedy nie wiem, Francja, Niemcy, Benelux wprowadzają wspólną politykę podatkową, wspólną zintegrowaną politykę monetarną, parę innych rzeczy, tak. No to w naturalny sposób stają się liderami. W naturalny sposób ich decyzje, tak czy inaczej, zwłaszcza jeżeli właśnie te największe kraje będą w tym pierwszym kręgu, w naturalny sposób wszystkim pozostałym oni będą narzucali swoje rozwiązania, tak, nie pytając się tych innych o zgodę. Ale wiesz, bo tam jest jeszcze takie ciekawe w tej propozycji, że na przykład oni mogą, prawda, uznawać swoje dyplomy, tak powiem, swoje uczelnie, znaczy, mogą dyplomy są uznawane. No, ale wiesz, uczelnie mogą współpracować ściśle i tak dalej, i tak dalej, więc to może być też tak, że po prostu tam zacznie się wytwarzać nowa myśl techniczna i tak dalej w tym pierwszym kręgu, prawda? Że, no, oczywiście, że tak. Że to jest. No, ten krąg będzie narzucał standardy dla całości, no, generalnie rzecz biorąc. Co jest twoim zdaniem nowego, jeśli chodzi o tę propozycję? Czy tutaj jest, tutaj patrzymy, bo mam pajączka, tak, teraz się zaczyna babie lato. I pajączki i ten, ale niech sobie siedzi, to sobie pójdzie. Więc co jest nowego w tej propozycji, twoim zdaniem? No bo zawsze było tak, że prawda, dopóki była Angela Merkel, czy Niemcy mówili, nie chcemy różnych prędkości i tak dalej. Ale co jest nowego w tej propozycji? Ja powiem szczerze, co jest nowego w tej propozycji. W tej propozycji nowa jest rezygnacja z europejskiego optymizmu. Bo ta opowieść o Europie jednej, o Europie, która ma wspólne prawa i wspólne obowiązki, była opowieścią o... Niezwykle optymistyczna, to masz tak, rację. Tak, ale była opowieścią o wspólnej Europie dążącej do formuły federalnej i tak dalej, zakładającej, że wszyscy uczestnicy tej gry będą respektowali wszystkie elementy tej europejskiej układanki, przepraszam, gdzieś już nagadałem i to działa postaramy się blokująco, także będę musiał pewnie oddać się na chwilę lekturze pytań, dopiero wtedy będziemy mogli odpowiadać, ale generalnie było to piękne marzenie o Europie wspólnych wartości, wspólnego sposobu życia, wspólnego modelu politycznego, trochę może tych Stanów Zjednoczonych, Europy i tego, że wszyscy mają te same prawa i te same obowiązki. I ojcowie założyciele byli niezwykle
Unii Europejskiej byli niezwykle optymistyczni. Tak, ale nawet nie tylko ojcowie założyciele, również twórcy traktatu lizbońskiego, który i tak był cofnięciem się w stosunku do konstytucji europejskiej, która upadła w referendach. Natomiast ta propozycja, w ogóle samo zamówienie tej propozycji, jest w jakiejś mierze olbrzymim sukcesem Prawa i Sprawiedliwości, olbrzymim sukcesem Viktora Orbana. Czyli tych i w jakiejś mierze sukcesem Salviniego czy pani Meloni, ale w mniejszym. Czyli tych wszystkich, którzy mówią, że należy wstrzymać proces pogłębiania integracji europejskiej, a nawet cofnąć się o krok. I ci, którzy byli zwolennikami rzeczywiście jednolitej Europy, dochodzą do wniosku, no dobra, no to jedziemy sami, a tamci jak będą chcieli, to będą, to pojadą na tym wózku, jak nie, to z niego będą spadać i... Chcesz to powiedzieć, że to, żeby Polska, Węgry zaczęły, że tak powiem, odstawać no, od... No oczywiście, że to spowodowało oczywiście, ten, że to jest, że to, to był impuls. Nie przewidziano w tym tworzeniu Unii Europejskiej zbyt optymistycznym, że do głowy komuś nie przyjdzie, żeby na przykład łamać prawo, prawda, czy łamać standardy, jeśli chodzi o jakieś prawa obywatelskie, a jednak to się zaczęło dziać, tak? No to się zaczęło dziać, bo przypomnę i tobie, i naszym widzom, że tak naprawdę gigantyczny sukces polskiej, ale nie tylko polskiej, no tej grupy krajów, która weszła do Unii Europejskiej jako pierwsza, w 1994 roku, ale Polska to była połowa, nawet więcej niż połowa tej grupy. Wobec tego w istocie sukces Polski. Sukces Polski, która bardzo szybko odnalazła się w tej Europie, która potrafiła być krajem ekonomicznego i politycznego sukcesu, to był powód, dla którego Unia Europejska się dalej rozszerzała. To znaczy, myśmy załatwili, mówiąc znowu bardzo wielkim uproszczeniem, Rumunom, Bułgarom czy Chorwatom członkostwo w Unii. Bo przypomnijmy. Bo nikt by ich nie do Unii nie wziął, bo po prostu wszyscy by już machnęli ręką na to rozszerzenie. I przypomnijmy, że znowu w pewnym sensie. A liderami była właśnie Polska i Węgry. No tak, w pewnym sensie znowu my, obywatele, żeśmy to, że tak powiem, w cudzysłowie załatwili. Tak, bo najpierw była ta solidarność, potem był ten okrągły stół przeklinany przez wszystkich, ale który pokazał, że można bez drodze pokojowej zmienić ustrój i tak dalej, tak? Potem był ten ogromny wysiłek, żeby zmienić przepisy prawne, prawda, i dostosować się, prawda. Potem jeszcze do tego doszła zmiana, pamiętasz jak SLD doszło do władzy? No, wszyscy, doskonale to pamiętam. Wszyscy w Europie, prawda, zamarli, że wróci. No ja pamiętam, że i nagle się okazało, że ci politycy z tego SLD, prawda, no też się tak, znaleźli są, już po stronie. Są bardziej nawet euroentuzjastyczni niż tak. Wielu ludzi Solidarności. Tak. Więc ja to doskonale pamiętam, bo pamiętam właśnie w końcówce rządów Buzka, jak spotykałem się od Londynu po Ateny z partnerami, to wszędzie słyszałem, no dobrze, ale prognozy są takie, że wygrają postkomuniści. I cała nasza robota na nic. Tak. No, też się tego bałem. I nagle się okazało, że nie, że oni byli absolutnie otwarci na implementację, na wejście. Stali się częścią demokratycznego systemu. Porządku, tak. Na porządku. Natomiast potem był epizod dwuletnich rządów Prawa i Sprawiedliwości, które już powiało eurosceptycyzmem, no ale Europa uznała, że to był wypadek przy pracy. Tak. No, a z kolei po 2015 roku, krok po kroku, my się zaczęliśmy osuwać w ten zewnętrzny krąg. To nie jest
tak, że my jesteśmy, bronimy naszych wartości, naszego stylu życia i tak dalej i nas wypychają. Nie, no po prostu Unia to nie jest, jak mawia Władimir Putin, gejropa, wbrew pozorom, ale Unia to jest właśnie to fundamentalne zaufanie, które czasami rzeczywiście bywa bolesne dla różnych tradycji wewnętrznych, różnych krajów, a to trzeba sobie zrobić rachunek, na ile to się opłaca. Natomiast najpierw Węgry Orbana, sprytniej niż my, a potem rządy polskie zaczęły kwestionować sam fundament europejskiej integracji. Do tego doszły środowiska takie jak partia Marine Le Pen we Francji. Ta nie jest marginalna, pamiętajmy, tak. że gdyby nie specyficzny francuski system wyborczy, to oni byliby co najmniej potężną opozycją, jak nie partią rządzącą, bo 1/3 Francuzów, tak jak w Polsce 1/3 Polaków, my nie musimy mieć jakichś narodowych kompleksów, 1/3 Polaków głosuje na PiS, a 1/3 Francuzów głosuje na Marine Le Pen. Partie nacjonalistyczne i eurosceptyczne wygrały wybory we Włoszech, prawda? Hiszpański Vox ostatnio przegrał, ale też ma potencjalnie dużą bazę wyborczą. Bardzo silne są środowiska eurosceptyczne w Holandii czy w Szwecji. W Wielkiej Brytanii wygrali Brexit. Więc to nie jest, w Niemczech AfD idzie jak burza w tej chwili, więc to nie jest tylko choroba Polski, ale odpowiedzią na tę chorobę ma być właśnie powrót do tej Europy różnych prędkości. Bo część tych środowisk eurosceptycznych jest, i jak prowadzimy naszą antyimigrancką czy jakąkolwiek inną propagandę, to weźmy to pod uwagę. Zresztą było to bardzo widoczne przy Brexicie, że część tych środowisk jest sceptyczna nie wobec Europy, tylko wobec Europy, do której wpuszczono, jak oni to w prywatnych rozmowach nazywają, dzicz ze wschodu. Czyli motorem ich, tak jak motorem eurosceptycyzmu u nas są różni imigranci, na przykład, czy prawa LGBT, czy laickie społeczeństwo, tak tam motorem eurosceptycyzmu jest wizja polskiego hydraulika. I warto, żeśmy o tym pamiętali, że tak jak, nie wiem, przez bardzo długie lata partie postkomunistyczne w Polsce, czy środowiska postkomunistyczne, i wprost to mówił Aleksander Kwaśniewski, wiedziały o tym, że im wolno mniej. Otóż paradoks polega na tym, że jako ci członkowie Unii Europejskiej na dorobku, może nie tyle nam wolno mniej, ile musimy być, ja powiem tak, że bardzo znaną historią, znaną anegdotą było to, że jeden z najbogatszych ludzi Imperium Austro-Węgierskiego, hrabia Potocki, nosił się w Wiedniu jak abnegat. Tak. No i w przeróżnych, zszarganych, zupełnie nieodpowiednich do swoich norm ciuchach, wchadzał do restauracji Zachera, czy do innych prestiżowych miejsc cesarsko-królewskiego Wiednia. No ale wpuszczano go, bo wiedziano, kto to jest. Natomiast człowieka z ulicy, jeżeli nie miał odpowiedniego krawatu i odpowiedniego tużurka czy żakietu, by nie wpuszczono tam po prostu. Więc jest to mniej więcej ten sam przypadek, no, że może nie tyle mniej nam wolno, ile musimy mieć zawiązany krawat, prawidłowo zawiązany krawat i marynarkę, bo już nawet nie tużurek, żakiety się już nosi tylko na dworze brytyjskim. To jest okrutne, co mówisz, kurczę, ale... Nie, to nie jest okrutne, nie, to, jest, żartuję, to jest realistyczne. Nie, to jest realistyczne. Ale oczywiście żartuję, także... Po czym tymczasem myśmy pod rządami PiS-u
poszli w takim kierunku, że a my się ubierzemy w naszą kufaję i nas muszą wpuścić, bo nam tak, no tak wolno. Tak, bo nam wolno. Słuchaj, teraz jak to się przełoży na nasze ta postępująca, jeśli to się w ogóle wydarzy z tą Europą, jak to się przełoży na nasze bezpieczeństwo, na naszą pozycję w NATO, czy to się w ogóle przełoży na NATO, czy NATO to może jest... się przełożyć, oczywiście nie. No NATO nie jest odseparowane od Unii Europejskiej. I znaczy, powtórzę się, bo ja to kiedyś mówiłem, że gwarancją bezpieczeństwa Polski nie jest to, że my mamy podpisane ileś traktatów. Rozmawiamy tutaj, tu za chwilę do tego przejdziemy do historii Górskiego Karabachu i Armenii, która ma podpisane umowy z Rosją, jak to mają bronić i tak dalej. No i co z tego? Otóż gwarancją bezpieczeństwa Polski nie jest to, że mamy podpisane różne kwity, bo papier wszystko zniesie. Gwarancją bezpieczeństwa Polski jest to, że John Smith w stanie Indiana, czy Johann Schmidt w Düsseldorfie wie, że ci Polacy to są generalnie porządne chłopaki, to są nasi. I jak ich napadną, to trzeba ich bronić, bo za chwilę może to nam spaść na głowę. Tak. A jeżeli uznają, że my jesteśmy jakąś dziką marchią pograniczną, to tak jak Rosjanie z Ormianami, bardzo łatwo nasze interesy sprzedadzą. Żaden traktat tego nie zmieni. Myśmy osiągnęli nieprawdopodobny sukces. Ja bym powiedział, że to był największy sukces rządów Platformy Obywatelskiej. Że Polska na początku drugiej dekady XXI wieku zaczęła być traktowana w świecie jak normalny kraj. Po prostu normalny. To oczywiście miało pewne wady, bo jak jesteśmy normalni, to nam się nie należą przywileje żadne. Tak. Natomiast z drugiej strony zwróć uwagę, że około roku 2012 w Europie przestano mówić o podziale na Europę, na wschód i zachód. Zachód, tak. Mówiono raczej w kontekście greckim, portugalskim, włoskim, o podziale na południe i północ. I Polskę plasowano w tej całej historii na północy. I ktoś powie, to nieistotne, istotne jest, są realia, są inwestycje, pieniądze, wpływy i tak dalej. Ale nie do końca, bo każdy, kto ma cokolwiek wspólnego z polityką, wie, jak wiele znaczą stereotypy. I odczucia. Jak to mówią, feelings and facts. Jak takich usłyszałem od bardzo doświadczonego w polityce senatora, który powiedział o takiej grupce, która tam była, feelings and facts. Gdyby Ukraińcy nie rozegrali dwóch Majdanów, nie potrafili tych dwóch Majdanów rozpropagować na świecie, tak, to prawdopodobnie już byliby pod rosyjską okupacją, bo nikt by się nie zdecydował na obronę Ukrainy, machnięto by ręką, bo oto jakieś dzikusy odległe. No ale od 2004 roku opinia publiczna Zachodu była nieustannie karmiona opowieściami o bohaterskich Ukraińcach, którzy... Młodych, którzy chcą wartości, którzy chcą normalnego państwa. Piosenki śpiewane na Majdanie, obraz tego wszystkiego, to zostało w głowach i politycy w tym momencie mieli, może nawet nie przymus, ale sporą łatwość podjęcia decyzji, zaangażowania się w obronę tej Ukrainy, która w tej opowieści była no właśnie takim odważnym, bohaterskim krajem. Myśmy też tym krajem byli po Solidarności, tak. Tylko potem naszym celem było to, żeby przestać być tym
biednym kuzynem, który tu walczył i dał sobie zęby wybić za wolność i stali się normalnym członkiem rodziny, który opinia jest słuchana, a nie na którego się macha ręką, ale którego się głaszcze po główce. Bo tak. On zawsze tam sprzeciwia i tupie nogami. Nie, nawet to w ogóle machać ręką, no bo co ma do powiedzenia, po główce go pogłaszczmy, bo on jest taki biedny i... No, ale już teraz nawet nie chcą głaskać po główce. No nie, teraz już nie chcą, no bo myśmy... Myśmy już zostali przyjęci do rodziny w pewnym momencie, w tym sensie mentalnym, po czym się okazaliśmy tym wujem pijakiem i rozrabiaką, który tworzy kłopoty dla rodziny. Wobec tego... Wuj niech sobie pije tam sam. Tak, to nie. Tutaj mamy domek myśliwski, niech się wuja tam wyprowadzi i tam siedzi, a nie demoralizuje nam dzieci w głównym gmachu. Tak. I ten pomysł tych kręgów jest po prostu śmiertelnie niebezpieczny. Śmiertelnie niebezpieczny, bo on przywraca to wszystko, co udało nam się zniwelować. Znaczy największe osiągnięcie polskiej historii od kilkuset lat co najmniej, czyli zakotwiczenie Polski w Europie, prawdziwe zakotwiczenie. Rozmawiający między sobą Hiszpan i Włoch, mówiąc o Europie, wspominali, że w tej Europie jest także Polska. Tak. Bo wcześniej czegoś takiego nie było. Tak. Otóż my się sami poza tą Europą stawiamy, jak te kręgi powstaną, to będziemy w najlepszym razie na zewnętrznej orbicie tego kręgu trzeciego. Jak nie, bardzo szybko nie wylądujemy w czwartym, ale to ma również przełożenie na coś innego. To ma przełożenie na to, że my będziemy znowu tym ubogim krewnym, któremu nawet może się jakieś pieniądze daje, ale który nie uczestniczy w wypracowaniu decyzji. A fundamentem tego dla nas w tej chwili jest uczestnictwo w wypracowaniu decyzji o strategicznych kierunkach rozwoju Europy, o europejskiej wspólnej polityce zagranicznej bezpieczeństwa, o tworzenie europejskich systemów obronnych, o europejskim przemyśle obronnym, o europejskim przemyśle nowych technologii, o europejskiej aktywności na terenie krajów, które są kluczem do surowców nowych technologii, czyli do Europy, czyli uczestniczenie jako równoprawny członek, nie wiem, w europejskich działaniach na terenie Afryki czy Azji Południowej i tak dalej, to jest cała długa lista. I my się na razie sami z tego wypisujemy, bo niczym bohater mrożka chodzimy z rozdziawioną gębą i krzyczymy, panie, tu za wolność wybili. A mamy uzębienie niepasujące do wszystkich pozostałych uczestników spotkania. Dobrze, proszę Państwa, to teraz przejdziemy do pytań, jeśli pozwolisz, tak. Dobrze? I zacznijmy od tych pytań, które były zadane na początku. Przed rozpoczęciem naszej debaty. To chyba jest tutaj od pana Jakuba, żeby skomentować Górski Karabach. Nie Górny, a Górski. Albo na Górna Karabach. Tak, ale Górski Karabach, albo jak mówią Ormianie, a co bardzo irytuje Azerów, Arcach. To jest, panie Jakubie, pytanie, na które starałem się odpowiadać częściowo przed tygodniem i zajęło mi to godzinę. Więc tak było. Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć na krótko dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo smutną rzecz, że polityka ludobójstwa i czystek etnicznych bardzo się opłaca. Po prostu. Bo Górski Karabach był jedyną enklawą, z której nikt nigdy do tej pory, od kilku tysięcy lat, Ormian nie wygnał. Już przestał być, bo zostali właśnie wygnani z Górskiego Karabachu. I dlatego ten Górski Karabach jest tak ważny w mitologii narodowej
Ormian między innymi, to po pierwsze. Po drugie, ten Górski Karabach został utracony przez, w dużym stopniu, przez skrajnie niemądrą politykę kolejnych władz ormiańskich. Skrajnie niemądrą, bo Ormianie wygrali w roku 1994 wojnę o Górski Karabach. Górski Karabach plus ogromna część terytoriów Azerbejdżanu znalazł się w rękach Armenii. I ówczesny prezydent i twórca niepodległej Armenii tak naprawdę, Levante Petrosyan, wystąpił z propozycją rozmów pokojowych, tak żeby zalegalizować status niezależny Górskiego Karabachu, bo tam była cały czas dyskusja, czy Karabach ma być niepodległy, czy ma być częścią Armenii, i zwrócić Azerbejdżanowi pozostałe terytoria okupowane, które były traktowane jako tak zwana strefa bezpieczeństwa chroniąca maleńki Górski Karabach. Pamiętajmy, że Karabach to jest maleństwo. Ważne w dużej mierze ze względów psychologiczno-historycznych dla Armenii. I wtedy, jak zaproponował to Petrosyan, to został oczywiście przez dużą część społeczeństwa takiego nacjonalistycznego ormiańskiego okrzyknięty zdrajcą, stracił władzę i władza na prawie 20 lat, na równe 20 lat, przeszła w ręce tak zwanego klanu karabachskiego. Znaczy, w istocie przez 20 lat Armenią rządzili politycy z Karabachu, wywodzący się z Karabachu i w Karabachu mający swoją legitymację polityczną. I nadeli propagandę, która teraz się odbija czkawką. Propagandę o tym, że Karabach jest tym historycznym, największym sukcesem w Armenii, jest w ogóle podstawą założycielską państwa ormiańskiego. Kolejne pokolenia były karmione nacjonalistycznym mitem. Pamiętajmy, że znowu, bądźmy uczciwi, ja bardzo cenię Ormian i uważam, że w sprawie Karabachu mają ogromnie dużo racji. Natomiast pamiętajmy, że Karabach to było 100 tysięcy, obecnie nieco ponad 100 tysięcy mieszkańców. Natomiast z ziem okupowanych tak zwanych, do których formalnie Armenia żadnych pretensji nie rościła, a faktycznie je próbowała zintegrować z Armenią, uciekło grubo ponad 500 000 Azerów. Znaczy jedno takie symboliczne, martwe miasto Agdam, niedaleko Stepanakertu, absolutnie azerskie, liczyło więcej ludności niż cały Karabach. Ludności, która uciekła do ostatniego zupełnie, to było miasto. Czyli, chcesz przez to powiedzieć, dla Azerów to była sytuacja, która była po prostu zadrą w ich istnieniu. Znaczy no inaczej, bo pamiętajmy, że dla samego Azerbejdżanu klęska w Karabachu stała się motorem upadku demokracji, tak naprawdę. Bo prezydent wywodzący się z ruchu dysydenckiego, prezydent Elchi Bey, pierwszy prezydent niepodległego Azerbejdżanu, podobnie, w bardziej dramatycznym okolicznościach niż Petrosyan, stracił władzę i na jego miejscu pojawił się Hejdar Alijew. Stary komunista, stary kagiebista, członek sowieckiego politbiura, który bardzo szybko ustanowił dyktaturę, czy półdyktaturę w Azerbejdżanie, kontynuowaną przez jego syna Ilhama w tej chwili. W każdym razie na pewno Azerbejdżan nie jest krajem przesadnie demokratycznym, mówiąc bardzo dyplomatycznym językiem. Ale argumentem była właśnie sprawa Karabachu. Czyli wojna o Górski Karabach spowodowała ewolucję Azerbejdżanu w kierunku autorytarnym i przez kolejne 20 lat wszelkie próby
demokratyzacji, budowy opozycji i tak dalej, były oczywiście utrącane pod hasłem toczymy wojnę, musimy odzyskać nasze terytoria. Czyli w obu krajach Karabach był jakimś katalizatorem polityki zagranicznej. Był nie tylko zagraniczny, był w ogóle podstawową kwestią polityczną dla obu krajów. I oczywiście w jakimś sensie dla władz obu tych krajów wygodną. Ta sytuacja była wygodna. Na dodatek ta sytuacja była szalenie wygodna dla Rosjan, bo ten konflikt powodował, że Rosja miała nieustannie legitymację do ingerowania w sprawy obu tych krajów. Sprawa Karabachu doprowadziła do pełnej izolacji Armenii. No ale już nie kontynuujmy tej całej historii. Ale co się teraz upadek Górskiego Karabachu. Czy Rosji przestało zależeć? Nie, Rosja wszystkie swoje siły skupiła na Ukrainie. W tej chwili jest bezzębnym tygrysem gdziekolwiek indziej, no bo traci swoje wpływy w Azji Środkowej, traci swoje wpływy na południowym Kaukazie. Armenią zresztą zawsze Rosjanie handlowali i to jest właśnie też lekcja, że jeżeli słabe państwo opiera się na jednym mocarstwie, to kończy się to tym, że to mocarstwo jego interesami handluje. Rosjanie sprzedali interesy ormiańskie w latach 20. w czasach sowieckich, kiedy zależało im na współpracy z Turcją Kemala Atatürka i sprzedali dokładnie tak samo Armenię, kiedy zależy im na współpracy z Erdoganem i na wyrwaniu, wyciągnięciu Turcji z NATO. Nic szczególnego, ale to poszło dalej niż Rosjanie by chcieli, bo Rosja jest tak słaba, że nie jest w stanie w tej chwili zapewnić możliwości realnej interwencji na obszarze Południowego Kaukazu, więc tego Południowego Kaukazu jest wypychana. Rosjanie robią w tej chwili dobrą minę do złej gry, oddając Górski Karabach w ręce Azerbejdżanu i prawdopodobnie Azerów będą podjudzali do tego, żeby Azerbejdżan kontynuował agresję, tym razem już wobec terytorium Armenii, tego uznawanego międzynarodowo. Jak się patrzy na mapę, i wtedy Rosjanie wystąpią jako obrońcy. Rozumiem. Ale to jakby, wiesz, bo jak się patrzy, po pierwsze ten Alijew tam mówi, że to nasze terytorium, o tych terytoriach, które są... Południowej Armenii, czyli... Jak się patrzy na mapę, to w zasadzie Armenia jest oskrzydlona przez dwa państwa, dwie części państwa, prawda, azerskiego czy azerbejdżańskiego. Azerbejdżańskiego, a tak naprawdę to jest jeszcze gorzej, bo Armenia, ten wąziuteńki pasek Siuniku, ta prowincja Siunik południowa, która w języku politycznym z kolei Azerbejdżanu nazywa się Zangezurem, to jest rzeczywiście korytarz. Myśmy przed II wojną światową mówili o korytarzu pomorskim. Tak. Otóż to jest korytarz szerokości od 30 do 50 kilometrów, proszę państwa. To jest nic. Przecinający marzenie Turków o stworzeniu wielkiego Turanu. Ponieważ Turcja na niewielkim odcinku, ale graniczy z enklawą nachiczewańską Azerbejdżanu, i dalej mamy Azerbejdżan, dalej mamy tureckie w większości kraje Azji Środkowej, aż po chiński Xinjiang. I to jest, wszystko jest rozdzielone. I to jest rozdzielone tym wąziuteńkim paskiem terytorium ormiańskiego. A w narracji Erdogana pojawia się ten wielki Turan. Wobec tego Azerowie żądają nieustannie stworzenia eksterytorialnej, znowu nie przypomina państwu to czegoś historii, eksterytorialnej drogi i linii kolejowej przez terytorium Armenii do Nachiczewania i dalej do Turcji. Czyli właśnie początków tego szlaku Wielkiego Turanu. No i? Dla Ormian z kolei tego typu działanie, czy taka eksterytorialna droga jest dokładnie tym, czym dla nas była eksterytorialna autostrada przez korytarz pomorski w 1939 roku. Odcina nas
ta terytorialna autostrada odcinała od portów, prawda? Otóż w wypadku Armenii, pamiętajmy, to jest 30-kilometrowy odcinek granicy z Iranem. Jedynym życzliwym Armenii państwem w regionie. Mówiliśmy przed chwilą o okrążeniu Polski. Armenia jest rzeczywiście okrążona. I jeżeli by się zgodzili na tę drogę, no to są odcięci od Iranu po prostu. Mają ten jedyny pasek, tę drogę życia prowadzącego do Megri i dalej do Tebryzu, mają przeciętą przez Turków i Azerów. To dla Ormian jest nie do przyjęcia, ale oczywiście w tej całej zabawie kuglują Rosjanie, którzy chcą wystąpić jako gwaranci bezpieczeństwa tego połączenia. Dobrze, ale... Wracając do Górskiego Karabachu. Dla Armenii jest to podważenie mitu założycielskiego państwa, bez względu na to, na ile głupotą była ta opowieść wbijana od 30 lat kolejnym pokoleniom Ormian do głowy, to tak ją wbito. Wobec tego ta utrata Karabachu powoduje co? Powoduje wejście społeczeństwa w ciężką apatię i podważenie zaufania do w sumie dość prozachodniego rządu Nikola Paszyniana. Paszynianowi grozi utrata władzy. Rywań wrze. Są codziennie demonstracje. Jeżeli wymiana będzie, to na kogo w tej sytuacji? No prawdopodobnie na kogoś bardziej prorosyjskiego niestety. Na ludzi raczej z poprzedniej ekipy. Być może, bo jest tam... Ale to jest... Są tam środowiska prozachodnie. To jest też cel Rosjan, żeby... To znaczy, myślę, że ostateczna zgoda Rosjan. Bez ich zgody by Azerbejdżan zrobił to samo, powiem szczerze. Natomiast zgoda Rosjan na agresję azerską, na uderzenie na Górski Karabach, bez wątpienia wiązała się z tym, że Paszynian jednoznacznie już w pewnym momencie postawił na kartę zachodnią. Zorientował się, że granie na Rosję niczego nie da, wobec tego zwrócił się do Zachodu. Były maleńkie, kilkaset osób, ćwiczenia wojskowe ormiańsko-amerykańskie, które dla Rosjan były solą w oku, i była decyzja parlamentu Armenii na wniosek rządu ratyfikująca konwencję rzymską, czyli ten dokument, który nakazuje wykonanie wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego, czyli inaczej mówiąc, przyjazd Władimira Putina do Rywania powinien się skończyć jego aresztowaniem. To Rosjan wkurzyło skrajnie, no bo to nie są tylko gesty symboliczne, to jest wyrywanie się Armenii z pętli zależności od Rosji. Rosjanie uważali, że to jest modelowy przykład uzależnienia państwa. To pisali wprost rosyjscy analitycy, jak był to wprowadzenie wojsk rosyjskich do Kazachstanu. Tak. To analitycy rosyjscy pisali z dumą, że za chwilę Kazachstan będzie taki jak Armenia. I że należy na przykład stworzyć bazy wojskowe rosyjskie na Białorusi, bo w Armenii się ten model sprawdza. Czyli Armenia była takim modelowym przykładem udanego uzależnienia państwa. I nagle Ormianie powiedzieli, spadajcie Rosjanom. Więc zgoda na agresję azerską niewątpliwie była związana z tym, że Rosjanie uznali, że jest to dobra metoda na przewrócenie władzy Nikola Paszyniana. No znowu, nic nowego. Nacisk Stanów Zjednoczonych na Ukrainę, żeby Ukraińcy zdobyli Krym, przecież jest też zbudowany na przekonaniu, że utrata Krymu zachwieje władzą Władimira Putina. Krótko mówiąc, Ukraińcy nie biją się o Krym, tylko biją się o to, żeby zmienić władzę w Rosji. Tak. No, ale to są cele wojny, to jest. To są cele wojenne. W przypadku III Rzeszy, prawda, no to
doświadczenia I wojny światowej i tak dalej, bo oni, alianci się umówili, że nie ma żadnej możliwości kapitulacji, prawda, musimy to doprowadzić do końca, no a tutaj nie ma takiej możliwości. Tak, natomiast upadek Górskiego Karabachu jest wyzwaniem dla Zachodu. Jest wyzwaniem dla Zachodu w podwójnym wymiarze. Po pierwsze, ochrony tej resztki ludności ormiańskiej, która tam zdecyduje się pozostać. Na razie uciekło nieco ponad połowę mieszkańców Karabachu. A po drugie, co jest nie bez znaczenia, ochrony ormiańskiego dziedzictwa kulturalnego. Bo w Azerowie poświęcą dużo wysiłku, żeby zniszczyć czy usunąć ślady ormiańskości tego obszaru. No nie wątpię, Armenia, pamiętajmy, była kiedyś mocarstwem regionalnym. No tak. Cały ten obszar wschodniej Anatolii, właśnie dużej części dzisiejszego Azerbejdżanu, jest pełen zabytków, kościołów, budowli, śladów tej wielkiej Armenii. Więc sprawa jest trudna, ale myślę, że jest to kwestia zaangażowania się krajów Zachodu, żeby ochronić resztki tego, co zostało z Górskiego Karabachu, bo mówię, seria błędów Ormian plus polityka rosyjska doprowadziły do tego, że właściwie rzeczywiście chyba sprawa Karabachu w tej chwili jest przez naród ormiański, nie państwo Armenia, przegrana. Tutaj widzę, już jesteśmy trochę dalej. Jeszcze padło pytanie o mojego osobistego przyjaciela, bo jestem jego biografem, to w cudzysłowie Sławka. Przyjaciela Walerego Sławka. Tak, był starym kawalerem, co nie zmienia faktu, że mimo zniszczenia dokumentów prywatnych mamy ślady na dość intensywnych kontaktów z osobami płci przeciwnej, wykraczających chyba poza czystą epistolografię, aż po lata 30., bo generalnie Sławek w młodości był kobieciarzem, natomiast potem był przygnieciony przez kompleksy wynikające z poważnego oszpecenia po wybuchu bomby w rękach i ciężkim poranieniu. Rozumiem, że bomba mu wybuchła. Ale rzeczywiście zmarł jako stary kawaler. Tak, pewnie miał też z tego tytułu nieszczęśliwej miłości. Tak. Prawda, i tak dalej, że to się przyczyniło do tego. Nie tak jak w czasach komunizmu nam pisano, że on zobaczył tam całą mizerię, prawda, rządu Piłsudczyków. Raczej była za wcześnie na to. Tak, tutaj dobrze, Ober powiada, że porównanie Muruchiński od naszego płotu to porównanie szczapy. Nie porównuję Muruchińskiego do płotu oczywiście, tak, tylko mówiłem o pewnym zjawisku. O skuteczności budowania muru. Tak, o pewnym zjawisku w tym kontekście. Społecznym czy politycznym, czy efektach budowy bariery. A nie rozmachu i skuteczności, tak. Bo niektórzy twierdzą, że budowa Wielkiego Muru była, w ogóle spowodowała wędrówki ludów, całe powstanie średniowiecznej Europy na przykład, bo rzeczywiście zahamowała na pewien czas ten marsz plemion. I one wtedy skierowały się? No one się skierowały na zachód, kolejne tam od tych Mordwinów, Mongołów z jednej strony, to pogoniło Gotów, Hunów i tak dalej. Efekt motyla, efekt muru. Nie efekt motyla, to jest jedna z teorii. W każdym oczywiście nie porównuję muru chińskiego do płotu, bo to było wyłącznie stwierdzenie, że mur jest w stanie powstrzymać ruch masowy, natomiast nie jest w stanie powstrzymać przeciekanie ludzi. Tam było pytanie jeszcze takie, żebyś chciał skomentować wybory na Słowacji. Wybory na Słowacji, ale trochę o tym mówiliśmy. Tak, trochę o tym mówiliśmy. No ja, tak jak świat obserwuje wybory polskie z obawą, tak obserwuje wybory słowackie z obawą, bo mimo wszystko Fico i populiści, pamiętajmy, że Słowacy też pamiętają,
czasy Meciara. To nie jest przypadek, że do NATO w 1999 roku weszła Polska, Czechy i Węgry. Słowacja nie weszła do NATO wtedy właśnie dlatego, że rządził Meciar. To jest też przykład, po który warto sięgać. W każdym razie Słowacy pamiętają skutki rządów Meciara, a może bardziej otoczenie pamięta niż Słowacy. Wobec tego się obawiają, że Fico może być powtórką podobnego modelu rządów, zwłaszcza, że Fico jest, podobnie jak Orban, bardzo wyraźnie prorosyjski. Może nawet bardziej niż Orban prorosyjski, bo Orban jest prorosyjski cynicznie, a Fico ideologicznie. Więc ta obawa jest, ja bym też nie był pewien, czy te sondaże dające progresistom wzrost oznaczają, że będzie taki, a nie inny wynik wyborów. Zobaczymy, w każdym razie patrzymy na wybory słowackie z ogromną uwagą i bo Słowacja może nagle stać się kolejnym elementem tej układanki polsko-węgierskiej i w dalszej konsekwencji wracamy do naszych wspaniałą kręgów. Zachętą do budowania tych kręgów integracji. Tak, z nami na zewnątrz. Czy tam była prośba też jeszcze o komentarz do State of the Union. No tak, pan Jacek słusznie. Pan Jacek słusznie trochę mi zarzucił, że prześliznąłem się, że uciekłem. I ucieknę kolejny raz, bo to jest szerszy temat, ale myślę, że kwestia przyszłości Europy. A de facto Ursula von der Leyen mówiła nawet więcej niż o przyszłości Europy. To był niesłychanie proamerykański, czy proatlantycki bym powiedział, speech. I ja powiem tak, Ursula von der Leyen zdecydowanie wkłada dużo większy kapelusz niż przydzielają jej traktaty europejskie. Próbuje się tym State of the Union również kreować na rzeczywistego lidera Europy, a że w Europie jest deficyt polityków, którzy są w stanie liderować, to nagle ta pani, która była niezbyt udanym ministrem obrony Niemiec, nagle staje się osobą, która może aspirować do europejskiego przywództwa. I jeżeli ja miałbym komentować State of the Union, to ja bym powiedział, że to jest speech wyborczy. Po pierwsze, speech wyborczy przed wyborami przewodniczącego Komisji Europejskiej w przyszłym roku. To jest spozycjonowanie się do wyścigu o reelekcję. A po drugie jest to deklaracja, że szef Komisji Europejskiej ma ambicje przewodzenia Europie i bycia partnerem prezydenta Stanów Zjednoczonych w bardzo trudnej sytuacji światowej. Tyle niesłychanie skrótowo, bo należałoby to przemówienie rozebrać na kawałki. No to było jednak pokazywanie i koncept, prawda, sukcesów, jakie ona miała, odniosła. Ale nie, ale ona opowiedziała o sobie jako o przywódcy Europy. Tak, oczywiście. Jeszcze niedawno nikomu by nie przyszło do głowy, że szef Komisji Europejskiej będzie tak przemawiał i będzie objawiał takie ambicje. Tak. Bo to było stanowisko urzędniczo-koordynacyjne. Tak. Nagle, i to się wszystko nam składa, jak mówimy o tych myśleniu o tym przyszłości Europy, o jej uwspólnotowieniu, czy jak inni tam mówią o federalizacji, to pokazuje, że ci nasi sceptycy, eurosceptycy, już nie chcę tu ich wymieniać nazwiska, bo są tacy, którzy od lat mówią, że Europa upada,
a ona ciągle tak. To pokazuje, że jednak są ludzie w Europie, którzy myślą o przyszłości, jednak o utrzymaniu i myślę, że znajdą poparcie na pewno w wielu krajach Europy. To, ale słuchaj, dobrze, tu mamy pytania. Tutaj akurat mamy mnóstwo polityki wewnętrznej. Tak, ale mamy. W wykonaniu Nightrow tradycyjnie człowieka i Xboxa i tak dalej. Panie Nightrow, to co pan pisze, że Tusk wrócił przez przypadek. Nie wrócił przez przypadek. Nie wrócił przez przypadek, i że mają plan pogodzenia się z Rosją. Proszę pana, to jest, przepraszam, że użyję tego słowa, ale to jest bredzenie. W stosunku do, wie pan, tego, jak zmieniają się Niemcy, co robią politycy niemieccy, jak zareagowali na... Problemem Niemiec w tej chwili przestała być Rosja. Rosja jest out. Problemem Niemiec jest w tej chwili Chiny. Tak naprawdę i relacje niemiecko-chińskie i spozycjonowanie się w trójkącie Chiny, Stany Zjednoczone, Europa, ale bardziej Niemcy nawet niż Europa. I jeżeli Niemcy coś chcą Europie narzucać, to politykę wobec Chin. A muszę powiedzieć, że polityka polska wobec Chin jest polityką, delikatnie mówiąc, wielu bardzo wątpliwych działań i błędów, w tej chwili już zniwelowanych, ale jeszcze niedawno próbowaliśmy pokazywać Amerykanom, jacy my jesteśmy samodzielni w relacjach z Chinami, co oczywiście było śmieszne. W wypadku Niemiec nie jest śmieszne, aczkolwiek też prawdopodobnie jest grą powyżej realnej wagi Republiki Federalnej. I w końcu tak. Dla Niemiec problemem są Chiny, a nie Rosja. Rosja jest w tej chwili ewoluuje w szybkim tempie do roli chińskiej półkolonii. I jedyne, co Rosja posiada, to są bomby atomowe i nic więcej. Zresztą dlatego Rosjanie ciągle o nich mówią. Tak, więc no, naprawdę, przepraszam za mocne określenie, ale tak, to jest powtarzanie takich głupkowatych kalek propagandy, no naprawdę niegodnej uwagi telewizji rządowej. Tak, więc tutaj proszę na mnie nie wpuszczać takich, bo to trochę żenujące jest dla nas. Kto rozkręcił kowetek populizmu, odpowiem. No, mamy bardzo ciekawą książkę, którą chyba możemy polecić, tego Sadury i Sierakowskiego, prawda, o tym, o populizmie, ale kołowrotek populizmu rozkręcili politycy. Natomiast Polacy, oni tam bardzo ciekawie analizują, że my też jesteśmy populistami i dajemy się w to wpuszczać. Tak? Więc, dyskusja o populizmie, znowu, to jest w dużej mierze dyskusja wewnętrzna i nie do końca. Natomiast ja już to mówiłem, namawiałem Państwa kilka tygodni temu do lektury znakomitej książki Martina Meredita o historii Afryki. Tak. Ale jeżeli uważnie Państwo przeczytają historię, w istocie historię klęski Afryki tak naprawdę, bo to jest opowieść o klęsce, która wyrosła z olbrzymich nadziei całego tego kontynentu. Mówisz o okresie, kiedy odzyskiwała te kraje, podbywali, rzucali kolonializm. Tak, kończył kolonializm. I była to ogromna nadzieja. Po czym właśnie populizm połączony z etatyzmem, połączony z polityzacją całego życia publicznego, doprowadził Afrykę do klęski. Polecam uważną lekturę i właśnie szukanie analogii ze zmianami, które niestety nie tylko u nas zachodzą. Ta tendencja afrykanizacji świata zachodniego, mam nadzieję, że się załamie, ale na razie jest bardzo groźna. Także ja bym nie chciał dyskutować, kto rozkręcił kołowrotek populizmu, bo ja bym powiedział, że w ogóle problemem polskiego życia publicznego jest to, że nieustannie zadaje się pytanie, kto jest winny. Natomiast nie zadaje się pytania, jak rozwiązać problemy. Jeszcze jedno pytanie się u nas zadaje, bo to zaczyna przypominać putinowską Rosję. Kto kawo,
Tak. I kto winowaty. Tak. Tak. Natomiast nie dyskutuje się o tym, jak wspólnie rozwiązać problemy i to jest ogromny problem. I w tej chwili ta dyskusja, kto winowaty, tak. Kto kogo, tak? I kto lepiej, po prostu u nas się tak rozwinęła, że po prostu ja już no nie widzę wyjścia. Nasze elity, jeśli można to w ogóle tak nazwać, część naszych elit się tak zaplątała w to, ten spór, kto kawał i kto winować, że po prostu zniknęły wszystkie. Rzeczpospolita tak, tutaj nie wiem, dlaczego taki przytyczek Jacka Czaputowicza. Oczywiście Jacek Czaputowicz się stał jednym z ostrzejszych krytyków polityki zagranicznej, czy braku polityki zagranicznej obecnego rządu, a wcześniej to firmował. Ponieważ ponad 30 lat się z Jackiem znamy i kiedyś bardzo blisko współpracowaliśmy, był moim bardzo bliskim współpracownikiem, więc pozostawię to bez komentarza. To znaczy, ja myślę, że odzyskał to, co było jego zaletą wiele lat temu, kiedy pracowaliśmy, czyli racjonalne, inteligentne spojrzenie na rzeczywistość, które było głęboko zaciemnione w czasie, jak funkcjonował w różnych układach rządowych. Przypomnijmy jeszcze, że był rzeczywiście, tak jak mówisz, że był jeszcze dyrektorem KSAP-u, kiedy jeszcze były próby, że będzie ta administracja cywilna, czyli Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Pamiętasz, jak ją utworzono? Jacek nie był pierwszym dyrektorem KSAP-u. Nie był pierwszym, tak. Skręcił ten KSAP w niedobrym kierunku. Ale jak mówię, nie wchodźmy w oceny personalne różnych osób. Myślę, że ktoś, kto zna uwarunkowania wewnętrzne obecnego układu rządowego, jak dobrze, bo był ważnym ministrem, jeżeli występuje z tak ostrą krytyką, to ma naprawdę po temu realne argumenty i wiedzę, że ta krytyka nie jest przesadna. Tutaj cały czas nasi znakomici rozmówcy dotykają kwestii wewnętrznych, których ja bym bardzo chciał unikać. Tak. Nie zawsze się daje, ale chciałbym unikać tam. Natomiast wcześniej padło pytanie o federalizację Europy. Tak, rzeczywiście Scholz, nie tylko zresztą Scholz, myśli o Europie w kategoriach jej federalizacji, a przynajmniej... To jest też zmiana w myśleniu Niemiec, jeśli możemy to tak ująć, prawda? Tak. I ja wielokrotnie powtarzałem, że mam smutne wrażenie, smutne, bo nie byłem wielkim zwolennikiem Federacji Europejskiej, ale mam smutne wrażenie, że jest to jedyna droga, która pozostaje Europie, o ile Europa nie chce stać się Bożym boiskiem, na którym wielkie mocarstwa rozgrywają własne mecze. Europa będzie się liczyła we współczesnym świecie tylko jako całość, bo nikt, żadne państwo europejskie, łącznie z Niemcami, łącznie z Wielką Brytanią, samodzielnie już nie ma szans starać się o status mocarstwowy, bo tak jak na tym fotelu chyba z półtora roku temu albo z rok temu mówił profesor Byrski, ja się z nim zgadzam, nadchodzi epoka mocarstw cywilizacji. Tak. To jeszcze kwestia jest taka, czy my należymy do jakiejś cywilizacji, czy nie, bo tak. Jednak Europa. Nie, żartuję sobie. Cały czas. Zresztą to widać też, jak rozmawiamy z Hiszpanem, Portugalczykiem, czy on jest gejem, czy on jest lewakiem, to w pewnym momencie się okazuje, że i tak mamy na tyle duże pole wspólne backgroundu cywilizacyjnego, że mamy więcej wspólnego ze sobą niż z lewicowym czy prawicowym, nie wiem,
Chińczykiem, Koreańczykiem czy Japończykiem. Więc myślę, że jeżeli chcemy jako Europa, jako Polska w tej Europie coś znaczyć, to musimy dążyć do pogłębienia integracji. Nie wiem, czy do poziomu federacji, czy do poziomu konfederacji. To jest do dyskusji. Jakiegoś takiego, wiesz, uwspólnotowienia większego. No i chyba nikt tak... Ta federalizacja to raczej w naszej narracji jest więcej... Nie, bo to jest taki straszak, że tutaj ta federalizacja... Niewątpliwie Europa musi występować tak, jak to kiedyś oczekiwał Henry Kissinger, jako Mr. Europe, a nie jako zbiorowisko pokłóconych singli. Tutaj jest, chciałbym, by pan Knight powiedzieć, jako człowiek zajmujący się rozwojem lokalnym, że taka infrastruktura, o której pan tu wspomina, że to jest niezwykle istotne dla poziomu życia. Ścieżki rowerowe ludzi, tak, ścieżki rowerowe, place zabaw zagospodarowane. No, trzeba utrzymać, tak jak się kosi trawę. Aczkolwiek oczywiście Knight Rowe ma sporo racji, bo te pieniądze unijne powinny iść głównie na fabryki i technologie. Tak, ale mamy inne wydatki, które można by było wydawać na to. Nie, wiesz, zgoda, natomiast cała idea KPO przecież to jest tak naprawdę inwestycja w nowe technologie, tak. i w Zielony Ład. Tak, ale wie pan, jednym z elementów tych placów zabaw jest to, że to jest infrastruktura, która ma zachęcić kobiety, żeby miały dzieci. Oczywiście to jest fragment tego bardzo ciekawego zagadnienia, prawda? Więc ja bym tego nie wyśmiewał tak bardzo, że budujemy place zabaw i tak dalej. No ważne jest, żeby... Ja przyjechałem całą Hiszpanię wzdłuż północnego wybrzeża 10 lat temu. No skąd nie mam, Hiszpania jest świetnym przykładem marnotrawienia unijnych pieniędzy właśnie na niepotrzebne wydatki. Widziałem właśnie tę infrastrukturę, te place zabaw, korty tenisowe, które były kompletnie opuszczone i zaniedbane, bo po prostu wyludniły się te miejscowości. Ale nie tylko. No, wyludniły się, poza tym są koszty utrzymania tego. No, ja pamiętam jeszcze z Łotwy, jedną z pierwszych unijnych inwestycji na Łotwie była wspaniała, bardzo ładna hala widowiskowo-sportowo, jakaś tam w malutkiej miejscowości, małej miejscowości, no na Łotwie nie malutkie, małej miejscowości, Rzeszyca, tuż przy granicy z Rosją. No i miejscowe władze lokalne po prostu rwały włosy z głowy. Budynek był piękny, nowoczesny, a oni rwali włosy z głowy, bo nie mieli za co go utrzymać. A hala widowiskowa w 20-tysięcznym mieście z nowoczesną infrastrukturą koncertową, z 4 restauracjami i tak dalej, po prostu była kompletnie od czapy, i była tylko obciążeniem. Historii można opowiedzieć setki. W Polsce zresztą też takie inwestycje powstają. Ale jest ich mniej, ponieważ jednak te samorządowcy jednak są rozsądni na ogół. I naprawdę te inwestycje są przemyślane, tak jest mniej. No. Tak, no ale rzeczywiście, to ja się zgadzam z Knight Rowe, że technologie, drogi, modernizacja, to powinien być główny kierunek wydatkowania pieniędzy. I dlatego, że pieniędzy z KPO nie ma, a nawet jak będą, to no za późno, jest szczególną zbrodnią na polskiej gospodarce i polskim społeczeństwie. Tutaj jest mowa o igrzyskach, tu akurat się zgadzam z panem Jerzym, że żadnych igrzysk nie będzie. Tutaj jest pani Alicja, nam pisze, że Unia pod obecnym kierownictwem prawie całkowicie zatraciła wartości, dla których została stworzona, więc nie róbcie z niej ostoi praworządności, a z Polski czarnego luda nie jestem za żadną partią. Ale to, że pani nie jest żadną partią, to nie znaczy, że pani nie może się mylić. Znaczy, że my nie możemy mieć innego zdania w tej kwestii. Unia, oczywiście, pani Alicja, przede wszystkim Unia, to jesteśmy również my. Więc Unia jest całością i do słabości Unii my się też dokładamy, bo tych słabości jest mnóstwo. To zgoda. Natomiast
czy zatraciła wartości, czy te wartości zostały przykryte przez taką bieżącą szarpaninę, dokładnie taką, jak obserwujemy w Polsce, to jest inna sprawa rzeczywiście. Natomiast mam wrażenie, że sytuacja kryzysowa raczej wpływa na to, że te wartości zaczynają znowu być przypominane, no bo nie da się budować czegoś bez fundamentu, a wartości, sposób uprawiania demokracji i tak dalej jest fundamentem Europy, tak czy inaczej, plus własność prywatna, ale, oczywiście. Ale co myśmy zatracili, Marku, bo przecież podstawowe wolności, wolność przemieszczania się ludzi, tak, towarów, ale nie, usług. Ja rozumiem, czy myśmy coś z tego zatracili? Nie, jeszcze, rozumiem, nie? Że zatraciliśmy to w narracji kolejnych urzędników europejskich, którzy mówią o poszczególnych drzewach, a nie o lesie, a pani Alicja chciałaby, żeby tą piękną europejską puszczę mieć jako stały obrazek. Rzeczywiście... No ale on istnieje, prawda? No, on, tak jak tak, mówię, on, no, jeszcze ludzie podróżują, tak, ta puszcza jeszcze istnieje. Nasze towary jadą do Portugalii na drugi koniec, nie, prawda? No, oczywiście. Portugalskie, ale to nie, no, no, nie jest, to jest kwestia wolności gospodarczych, to jest kwestia wspólnego rynku przede wszystkim i to jest kwestia obrony pewnego modelu życia, demokracji liberalnej. Tak. To się wielu ludziom nie podoba, no ale do tej pory niczego lepszego nie wymyślono, więc nie wiem, czy zatraciła. Unia być unijne instytucje prawdopodobnie za rzadko o tych wartościach mówią, a jak o nich mówią, to bardzo często brzmi to jak hipokryzja, zgoda. Natomiast nie wydaje mi się, żeby ta podstawowa konstrukcja Unii była tak zupełnie zmurszała. Polska nie jest czarnym ludem, natomiast no, neguje, pod obecnym kierownictwem, Polska neguje pewne fundamentalne założenia, między innymi ogólnoeuropejską zgodę co do pewnego kierunku rozwoju. Ale to jest na dłuższą dyskusję i być może Europie warto będzie porozmawiać. I pan, panowie, tylko pytanie, czy to zdecyduje wewnętrzny krąg, będzie możliwe do wprowadzenia w całej Unii? Czy ten krąg będzie silny? Tak, jeżeli w tym kręgu będą Niemcy, Francja, Holandia, kraje Beneluxu i z dużym prawdopodobieństwem jest jednak Hiszpania, w końcu Włochy. Się Włochy do tego dołączą, czyli krótko mówiąc kraje założyciele unijni, to ciężar gatunkowy będzie tak duży, że będą w stanie innym narzucić wszystko, jak inni nie będą chcieli tego przyjąć, no to powiedzieć goodbye. Niestety tutaj chyba człowiek Xboxa podkreślał, że w układzie federalnym większy i bogatszy ma zdolność narzucania swoich poglądów. No to jest prawda oczywiście, a jeżeli będziemy mieli wspólnie sporo ponad czy około 200 milionów najbogatszych Europejczyków, łącznie z jedynym krajem atomowym Unii Europejskiej, jakim jest Francja i tak dalej, to będą mieli zdolność narzucania innym, nawet nie na zasadzie bicia pięścią w stół, tylko na zasadzie stworzenia, podjęcia decyzji we własnym kręgu, którą inni będą musieli wykonać. Proszę popatrzeć, jak wygląda sytuacja krajów tak zwanego europejskiego obszaru gospodarczego, bogatych, rozwiniętych, nowoczesnych, Norwegii, Szwajcarii, Islandii, tych krajów, które nie weszły do Unii, choć mogłyby w każdej chwili i które nie mając wpływu na decyzje, przyjmują te standardy, które przyjmuje Bruksela, bo im się to po prostu politycznie i gospodarczo bardzo opłaca. Tak, ja też się zgadzam, że czasy mojej dzieciństwa, czy takie chłopieńce, kiedy trzeba było samemu postawić bramkę i wykosić trawę kosą, żeby można było grać w piłkę, że to były o wiele ciekawsze i bardziej rozwijające niż gotowy plac zabaw, gdzie mamusie idą z dziećmi i głównie patrzą w telefony, a dzieci tam się same bawią. Tak więc
Więc to były, rzeczywiście były fajne czasy. Nigdy więcej wojny, listy, a nie, no dobra, tu nie. Tak, no tu Whitingle powtarza tę bajkę o naszym człowieku w Warszawie. No, skłonny byłbym polemizować z tego typu. Mi się wydaje, że to jest jakieś takie, wiesz, Nie, ale to jest też taki propagandowa ściema trochę, więc... Myślę, że tak, bo nic innego. Szkoda o tym mówić, bo jest to kwestia absolutnie trzeciorzędna. Można by wymyślić coś takiego w tej materii, coś takiego, wiesz, innowacyjnego, a tu ciągle jest takie tylko, prawda, takie proste zabiegi. Tak, no Nitro tutaj mówi o czymś takim, co mnie też irytuje, ścieżki rowerowe szersze niż droga. To ja się podzielę z Państwem czytelnym bardziej dla mieszkańców Warszawy dowcipem, który wczoraj usłyszałem, jak każdy polski inteligent, taksówkarza. Otóż pan taksówkarz, który mnie wiózł, powiedział, że w kręgu, że tak powiem, zawodowym taksówkarzy jest dowcip o Rafale Trzaskowskim. Otóż Rafał Trzaskowski na Placu Bankowym po południu wypada z urzędu, wsiada do taksówki i mówi taksówkarzowi, że musi w ciągu 15 minut go przewieźć na Pragę. Tak. A taksówkarz mówi: panie prezydencie, to jest niemożliwe. Są takie korki, że się tego nie zrobi. Dobra, ja płacę każde pieniądze, żeby pan mnie przywiózł na Pragę. No, taksówkarz mówi do Trzaskowskiego: to ja spróbuję, ale muszę panu zasłonić oczy. Dobra, założył mu opaskę na oczy, jedzie, mija 15 minut, są na Pradze. Zdejmuje mu opaskę, więc Trzaskowski płaci i pyta się, jak pan to zrobił. Taksówkarz nie powie, bo pan rozkopie. Więc tutaj, tak. Tutaj... Proszę, panie Piotrze, tutaj my wszyscy jesteśmy świadomi, wiemy, na kogo chcemy głosować i żadne kampanie wyborcze nas nie zwyższają, także proszę tego zaprzestać. Tak, to pan Janusz Wosiek, ja bardzo bym prosił o zrezygnowanie z takiego języka. Bóg, honor, ojczyzna to nasze wartości, a nie postkomunistów dzisiejszej opozycji. Otóż ogromna większość dzisiejszej opozycji to nie są postkomuniści. Niestety, bo dla mnie ten podział był ważny, ten podział właściwie zaniknął, a Bóg, honor, ojczyzna to oczywiście jest bardzo piękne hasło, tylko polityka polega na dużo bardziej przyziemnych konkretach i używanie takich sklejek durnych, naprawdę propagandowych, jest trochę bez sensu. Panu Krzysztofowi Gierskiemu to odpowiem i zapytam go, czy panu płacą, że pan tu siedzi, czy, tak. czy też pan. Tak, no, znaczy nie, no, jeżeli pan Krzysztof uważa, że jest to nieciekawe, czy bez sensu, to na szczęście jeszcze nie jest to przymusowe oglądanie. Tak. W ogóle rozwój nie jest tak. Obowiązkowy też, prawda, także nigdy. Pan Waldemar tu antyniemieckie, tak, krytyczne wobec Niemiec, że Niemcy łamią prawo Unii, pompując kasę przedsiębiorstwa. Tak, tak podobnie jak wiele innych krajów, tylko Niemcy są w tym skuteczniejsi. Między innymi dlatego, że mają rzeczywiście mocniejszą pozycję negocjacyjną. Jakby cały mój wywód o Polsce w Europie, czy o polskiej polityce polega na tym, że kluczem jest posiadanie właśnie silnej pozycji negocjacyjnej, a my się sami opłacamy. No ale musimy też powiedzieć, że Niemcy się wycofali z niektórych swoich pomysłów, bo znaczy, przekroczyli poziom dopuszczalny, to się nazywa pomoc publiczna, prawda? Tej Unia, żeby, no tak, no, żeby Unia zabrania tej pomocy, żeby po prostu tak, komisja stara się to blokować, nie zawsze jej to wychodzi. Rzeczywiście Niemcy i Francuzi są tutaj liderami w dopłacaniu do firm. My też staramy się jak możemy.
Teraz, ciągle mamy też różnego rodzaju kłopoty, ale tak, staramy się. A niestety nasz głos jest słabszy, wobec tego łatwiej jest nas ukarać niż Niemców, ale zgadzam się, to jest problem w ogóle, pomoc publiczna generalnie. Unia musi wrócić do bycia motorem gospodarczym i zapomnieć o federalizmie. Ale ja się boję, że to jest... Ja się boję, że to jest w jakimś stopniu powiązane. Połączone ze względu na to, że zgodziliśmy się na ogromną rolę państwa w gospodarce, to efekt jest taki, że aby Unia była skuteczna w rozwoju gospodarczym, musi przejmować mnóstwo narzędzi oddziaływania państwowego. Mnie się to nie podoba, ale taka jest rzeczywistość. No. Po prostu. Dobrze, bo słuchaj, bo mamy już tak, jesteśmy już grubo po czasie. To może należy w skrócie zadać sobie fundamentalne pytanie. Skąd taki eurosceptycyzm w Europie? Powietrza to się nie wzięło. Otóż ja nie mam wrażenia, żeby w Europie był taki eurosceptycyzm. Znaczy jest pewien. On dotyczy nie tego, że mamy się Unia Europejska rozpaść, tak? Tylko dotyczy sposobu, w jaki Unia jest zarządzana, na przykład. Tak, nie, ale to również jest związane z pewnym takim fundamentalnym populizmem. No to jest to, o czym mówiliśmy, że elity europejskie na przykład jak złego boją się referendum. Bo rzeczywiście ta motywacja patriotyczna, nacjonalistyczna, jakby tego nie nazwać, jest w bardzo wielu krajach europejskich mocna. Eurosceptyczna w tym sensie, że istnieje obawa w całej Europie przed niekontrolowanymi rządami biurokracji. Tylko pytanie jest, gdzie jest deszcz, gdzie jest rynna, bo mamy deszcz w postaci niekontrolowanych rządów biurokracji albo rynnę w postaci nacjonalistycznego populizmu, który czerpie z kolei z tych wartości nacjonalnych. No, jesteśmy jako społeczeństwo europejskie na pewno w przededniu niesłychanie ważnej debaty, tylko tę debatę powinniśmy prowadzić na serio, a nie na slogany. Na serio, czyli właśnie zadać sobie pytanie, czy jednolita Europa jest nam potrzebna, czy nie, a jeżeli jednolita Europa, to jak tą jednolitość Europy osiągnąć, żeby nie stracić tych wartości, które niesie fundament Europy, jakim jest państwo narodowe. To jest potwornie trudne, ja się zgadzam, tylko uciekanie od odpowiedzi w łatwe slogany jest najgorszym, co można zrobić, bo nie przybliża nas do rozwiązania i naprawdę skończy się na tym, że jedno państwo europejskie będzie koniem trojańskim, w cudzysłowie. Stanów Zjednoczonych, drugie Chin, trzecie Indii, czwarte Brazylii i Europa stanie się tak naprawdę rozdzieranym zewnętrznymi konfliktami kontynentem, wtedy, kiedy Europa jeszcze 100 lat temu rozdzierała cały świat z wyjątkiem swoimi konfliktami. No, po prostu trzeba mieć świadomość, że światowa geopolityka zmienia się w stopniu większym niż nam się wydaje. To jest rewolucja porównywalna z rewolucją, jaką w technologii wywołały komputery. Jesteśmy w trakcie tej rewolucji, Bóg wie jeden, jak to się skończy, ale jeżeli Europa ma coś znaczyć, to musi mówić jednym głosem. A w jaki sposób ten europejski głos osiągniemy, to jest kwestia do debaty, ale ta debata naprawdę nie jest debatą pod hasłem Bóg, honor, ojczyzna, zdrajcy i tak dalej, tylko jest debatą o tym, co nam, narodom europejskim i nam, Europejczykom, się opłaci. Mamy znowu pewne analogie historyczne do I Rzeczpospolitej. Pierwsza Rzeczpospolita była też
taką dziwną federacją, konfederacją i dopóki mechanizmy wewnętrzne działały na tyle sprawnie, że ta Rzeczpospolita występowała jako jedność, to było wszystko ok. W momencie, jak te mechanizmy się zatarły, jak... Oligarchowie. Nawet nie oligarchowie. Litwa się upomniała o swoje, Ruś się upomniała o swoje, prowincje się upominały o swoje. Oczywiście reprezentowani przez rody magnackie, to zaczęło się to wszystko zacierać i Rzeczpospolita w XVIII wieku się rozsypała. No więc jest pytanie, czy Europa potrafi przezwyciężyć partykularyzmy i działać sprawnie na zewnątrz, czy, tak się... przy czym nie chciałbym, żeby to było na takiej zasadzie, że ktoś, excusez la mode, weźmie nas wszystkich za mordę. Tak. Czy ten dzień Niemiec, czy Francuz, to jest nieistotne, ale mamy mechanizmy, żeby to wszystko poucierać i żeby to jeszcze działało. Tak, ale musimy to spróbować zrobić. Jak ta nasza Unia, prawda, historyczna. Tak, no więc właśnie. Dobrze, tutaj widzę, jest jakieś wiersze patriotyczne, chyba się pojawiają. Jakoś nie widzę czołgów. Nie, no, ale bardzo dobrze. No. Tak, tak. Ja też uważam, przypominanie o tym, prawda, tych patriotycznych. Nie, USA to bankrut, powiada Markus. No ja bym chciał, żebyśmy byli takim bankrutem. Słuchaj, musimy chyba już chyba musimy już tak, do końca. Mamy trochę poezji. Tu mamy trochę, bardzo dużo mamy poezji, bardzo ciekawe. To jest sugestia, że się Marka Budzisza zaprosili. Mamy parę osób do zaproszenia i myślę, że już jak się zacznie rok akademicki, to będziemy dyskutować czasami w szerszym gronie. Mówiłeś, to my panowie Szlachta. Tak, tak. Widzę właśnie tutaj jest... ta polityka romantyczna niesłychanie mocno się odcisnęła na naszej debacie. Tutaj pan mówi postrzegalna normalne jak czasów rządów PO. Wydaje mi się, że myśmy tu zwracaliśmy uwagę. Tak, na czym ta normalność polegała? Na przestrzeni tych 30 lat, nie tylko zarządów Platformy, ale i SLD i prawda. Nie, ale to jest ważne pytanie. Znaczy, tak. jako normalny kraj, na czym polegała ta normalność? Na tym, że byliśmy krajem, który mieścił się w europejskim standardzie. Znaczy, przestaliśmy mówić, że nam się coś należy, bo mamy zasługi historyczne, co jest kompletnie niezrozumiałe dla ogromnej większości, nie tylko elit, ale obywateli świata zachodniego, bo w polityce, co bardzo ładnie przetestowaliśmy w tej chwili na przykładzie Ukrainy, wdzięczność nie jest monetą. Wobec tego zaczęliśmy być traktowani jako kraj, który nie wyróżnia się na plus, nie wyróżnia się na minus, jest poważnym, średniej wielkości krajem europejskim, który się traktuje jak normalny średni kraj, czyli krótko mówiąc, ma się wobec niego wymagania i jednocześnie traktuje się go jako partnera, który ma te same prawa, co my. Nie ma jakiejś odmiennej taryfy po prostu. Europa, problemem Europy, tutaj w ogóle to słowo normalność, było to, że ona była zawsze podzielona. Na wschód-zachód. Ten podział przebiegający po tej historycznej linii Łaby był podziałem starszym niż komunizm, a komunizm go bardzo mocno wzmocnił i utrwalał. I nagle udało się wyjść z tej piekielnej pułapki, że my jesteśmy, takie piękne określenie wymyślił Sławomir Mrożek, tymi pomniejszymi Europejczykami. Byliśmy normalnymi Europejczykami, z wadami, zaletami, siadaliśmy do stołu po prostu jak normalny uczestnik, a nie albo ktoś, kogo sadzają na głównym miejscu, bo on tutaj wywalczył nam, albo któremu mówią spadaj dziadu na koniec. Byliśmy normalni według swojego normalnego rozmiaru. To jest bardzo trudne do docenienia
jak pan zechce poczytać trochę publikacji na temat właśnie pozycji historycznej Polski w dziedzinie gospodarczo-cywilizacyjnej, to może będzie łatwiej zrozumieć, o co mi chodzi. Ja bym powiedział, że nie wiem, polskie muzea, polskie kościoły, polskie zabytki, polska współczesność przestała być traktowana jako coś egzotycznego, a stała się czymś normalnym, a czymś, co się jest częścią europejskiego dziedzictwa. I dlatego nas wkurzało, jak słuchaliśmy, że Praga jest dużo piękniejsza od Krakowa. Co jest prawdą, bo byliśmy krajem prowincjonalnie biednym. I jedyne duże miasto Rzeczpospolitej to był Gdańsk, tak naprawdę. No to nie było. No nie, no, ale było częścią Rzeczpospolitej, niewątpliwie. Więc to jest cała długa opowieść, ale w ten sposób rozumiem tę normalność, którą uważam za wielką zasługę. Dobrze. Wydaje mi się, że powinniśmy już kończyć. Tutaj pan Roman Szarek, ja naprawdę, proszę państwa, no nie powtarzajmy tych głupkowatych, kretyńskich, propagandowych kalek, które nam wciskają politycy. Naprawdę nie powtarzajmy tych głupot, że Tusk robił, co mu kazała pani Merkel czy Rosjanie, bo to jest nieprawda. To jest po prostu zwyczajna nieprawda. Oczywiście zawsze tak jest, że nacisk silnego partnera musi być brany pod uwagę. Jeżeli polityk jest politykiem realistycznym, to nie będzie, przepraszam za użycie bardzo potocznego kolokwializmu, olewał to, co mu mówi silniejszy sąsiad, ale jeżeli uważacie państwo, że lepiej jest słuchać obcego ambasadora niż obcego premiera, no to okej. Ale pamiętajmy, że naprawdę to jest norma w polityce, że bierze się pod uwagę opinię partnera, im silniejszy, tym się on bierze bardziej pod uwagę. To jest bardzo, chciałem zwrócić uwagę na to, co powiedziałeś. To nie znaczy, że obcego jest premiera, a nie ambasadora. Tak, tak jest. Na przykład, aczkolwiek nie wyłącznie kiedyś rosyjskiego, sowieckiego. Prawda? Tak, tak. No albo, prawda, tak, Repnina, tak? No. Tak, 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 tak. Ale naprawdę nie powtarzajmy tych kalek. No, tu jest jedna ciekawa rzecz, która wykracza troszkę poza nasze rozmowy. I załóżmy, że uczciwy działacz społeczny chce zostać politykiem i dostać się do Sejmu. Jakie ma perspektywy? Albo zostanie wchłonięty przez partię, a tam działa jak góra mu każe, albo zostanie planktonem. No, jest no tak, w tym, to jest istota modelu demokratycznego. To jest istota modelu demokracji, ale to jest też istota tego, prawda, jak silny ma mandat ten człowiek. Ale nie, ten człowiek, ale tu niestety nasz widz dotknął kwestii, która jest ciężką chorobą demokracji, nie tylko polskiej, choć w Polsce ona ma dość patologiczny obraz, mianowicie w czasach mediów społecznościowych szczególnie. Rzeczywiście nastąpiła ewolucja partii politycznych ku partiom wodzowskim, jak nie tylko u nas. Personalizacja polityki ogromna wokół liderów. To jest bardzo niedobra tendencja. I fakt, że polityka na przykład zagraniczna, tak, została wyniesiona spoza, prawda, nie tylko, no, ale nie odbywa się w parlamencie, tylko w ośrodku, prawda, na takiej czy innej ulicy, czy w takiej. No nie, ale to mówię, to nie jest tylko polska choroba, bo tylko, tak. Włosi głosują na Meloni, albo na Salviniego, albo na Conte, albo liczą się przywódcy w tej chwili. Partie stają się partiami dyktatorskimi, bo w świecie medialnym przebija się ta postać lidera. I to rzeczywiście uczciwy działacz społeczny, który chce zostać politykiem, ma perspektywę taką, że musi
milczeć całymi latami, intrygować na zapleczu, żeby zbudować sobie pozycję i być może wtedy będzie mógł mówić własnym głosem. To łamie kręgosłupy, charaktery i wypycha z polityki, znowu nie tylko polskiej, bardzo wiele wybitnych jednostek, zresztą no, jak państwo popatrzą na katalog ludzi, którzy byli w polityce lat 90. czy początku XXI wieku, a w tej chwili, no to zobaczycie różnicę między oddziałami pułkowników, a oddziałami sierżantów. No. Tak, ale, no, przykre, ale tak ale jest. Ale jeszcze zwróćmy uwagę, że ten model demokracji wodzowskiej czy to jest taki, że wódz partii, tak? I to nie, bez wymieniania nazwy układa listy wyborcze, prawda? No on mówi. I teraz też jest to negatywna selekcja, no bo musimy mieć tych ludzi, no, którzy będą posłuszni, którzy będą głosować tak, jak my chcemy. To decyzje jednoosobowe. A nie, że nie chcemy mieć w Sejmie tych ludzi, którzy będą ciekawie dyskutować i wnoszą coś nowego do dyskusji o przyszłości, rozwoju kraju, no, modelu edukacji. Ale i tak nie, dalej, bo oni są męczący. Wodza są męczący, bo mają pomysły, bo robią bałagan, trzeba im tłumaczyć, bo nie położą, nie trzastą grzecznie obcasami, nie wykonują każdego rozkazu. Przecież jak słuchamy tej propagandy przekazów partyjnych codziennej, to się można bić głową w ścianę. Ja muszę powiedzieć, że no, całe dorosłe życie byłem zaangażowany w politykę. I chyba pierwszy raz tak naprawdę ja coraz częściej wyłączam po prostu telewizor czy komputer, słuchając wypowiedzi czołowych polityków, bo to zaczyna być nieznośne. No nie, obrady Sejmu przestały być po prostu jakimkolwiek wydarzeniem, na którym warto poświęcać uwagę. No i tak nie było jednak na początku lat 90. Jednak były ciekawe wypowiedzi. Ale nie tylko obrady Sejmu, no, słuchając wypowiedzi polityków zaproszonych do audycji telewizyjnych, tak, do wywiadów, przecież oni mówią tymi samymi słowami przekazu centrali partyjnej, przekazu dnia. No to jest zasadzie, nieznośne. Poza tym to jest łamanie kręgosłupa tym ludziom, więc tutaj rzeczywiście ten wpis jest niesłychanie istotny i on pokazuje na straszliwą patologię. No. No, ja jestem ciekaw, bo ja mam takie osoby, które znałem, które wyszły z różnych programów liderskich robionych przez organizacje pozarządowe, które zdecydowały się kandydować do Sejmu. I będę z ogromnym zaciekawieniem śledził ich losy, jakimi parlamentarzystami oni zostaną tutaj, prawda? I czy zostaną wchłonięci przez partię, czy też wniosą do tej partii coś takiego, żeby no to tak, się ale wyliczyło. Jeżeli nie zostanę, to posuńmy się dalej w tej logice. Logice, która się pojawiła w parlamencie na przykład brytyjskim i logice, która zburzyła parlamentaryzm polski, że jednak jeżeli jest się członkiem jakiejś partii, jakiegoś stronnictwa, no to trzeba lojalnie głosować razem z nim, bo cała konstrukcja demokracji polega na stabilnej większości. Jeżeli zgodnie z skądinąd konstytucją każdy poseł jest wolny w swoim sumieniu, no to wchodzimy w logikę liberum veto i logikę, w której nie można niczego zaplanować. Więc tu jest takie to jest poruszanie się po takiej bardzo wąskiej kładce, bo z jednej strony masz bezmyślne maszynki do głosowania, prawda, które są niedobre, a z drugiej strony masz anarchię. Gdzieś po środku jest ta wąska ścieżka demokratyczna. No ale masz kluby, prawda, poselskie. I zanim klub podejmie decyzję, czy chce poddać pod głosowanie pomysł swojej ustawy, to wewnątrz tego klubu powinna się odbywać swobodna i pełna dyskusja. I to się nie dzieje. Nie dzieje się, bo rozumiem, że jak już idziemy na posiedzenie, ktoś zakwestionuje pomysł lidera, to dostanie w łeb i koniec. No właśnie, i o tym mówimy, że w
te partie polityczne nie spełniają swojego roli think tanku, czy tej miejsca, lider gdzie lider powinien... jest z kolei lokomotywą, która tak naprawdę przyciąga wyborców. No to jest kwadratura koła. Znaczy, ja bym powiedział tak, że... Ale znowu, to jest część tej rewolucji gigantycznej, o której mówiliśmy przed chwilą w odniesieniu do geopolityki, bo ta rewolucja również zachodzi w życiu społecznym, bo problemem jest to, że obywatele są zawaleni nadmiarem bodźców i najłatwiej dociera do nich przekaz prosty. Żeby nie powiedzieć prostacki. Tak. Myślę, że to jest pytanie, znowu, nie tylko w Polsce, o coś, co można nazwać edukacją do demokracji. Tak. No i z tym oczywiście my już, nie nasze pokolenie pewnie będzie się z tym tak. zmagać, ale zostawimy. Proszę Państwa, wydaje mi się, Marku, że powinniśmy może, kończyć. Może dojedźmy jakie były ostatnie pytania. O matko, ale to jest strasznie dużo pytań. Tak, ty bardzo dziękujemy, bo jest to ciekawa dyskusja tak, pomiędzy państwem, tak? Też, tak, ale i bardzo ciekawa, bo my bardzo nam dziękujemy, bo widzimy, że ona jest na dobrym poziomie. Słuchaj, tu no oczywiście są hasła jakieś, tak, ale tu już mamy dyskusję między państwem i wydaje mi się, że tą dyskusją o tym wiesz, o tym jak działa demokracja u nas, że powinniśmy zakończyć. Tak, zakup nieruchomości w południowej Azji ktoś proponuje. Proszę Państwa, no może tak, nie będzie tak źle, że trzeba będzie kupować. Tak, poza tym, ostatnia uwaga do pana Tomasza Kutrzeby, bo to jest znowu. Wording jest istotny, że słownictwo jest istotne. Rozdawnictwo państwowej kasy. Nie ma państwowej kasy. Państwo nie ma swoich pieniędzy, to są nasze pieniądze. Po prostu i być może o tym powinniśmy szczególnie pamiętać wtedy, kiedy podejmujemy decyzję polityczną. Każde pieniądze wydane przez rząd to są pieniądze nasze. Ja muszę powiedzieć, że wypełnianie PIT-ów było niesłychanie męczące, ale ja bardzo żałuję, że tego nie było. Zresztą Leszek Balcerowicz tą decyzję o tym, żeby powszechne było wypełnianie PIT-ów, argumentował właśnie tym, że... Ludzie muszą wiedzieć. Tak, że obywatel musi wiedzieć, że on swoje pieniądze daje. Bo jeżeli pan wypełni swój PIT i pana zatrzymuje policjant, powiedzmy w sytuacji dyskusyjnej, to ma pan podstawę, żeby powiedzieć, ty, człowieku, twoja ostatnia pensja została przeze mnie zapłacona. O, tutaj ja tyle zapłaciłem do kasy państwowej, ty to wziąłeś. Wobec tego ty jesteś osobą służebną, bo trzeba właśnie pojęcie, że struktury urzędnicze, państwowe, wszystkie inne są służebne wobec obywatela, który je finansuje, są absolutnie kluczem. Znaczy, akcjonariuszami tego przedsiębiorstwa jesteśmy my, a rząd jest ekipą menedżerską przez nas wynajętą. I no muszę powiedzieć, że jakby tego typu kandydaci przyszli na casting menedżerów, jakich mamy, miewamy, bezpartyjnej łatki, przyszli na casting czy na konkurs na urząd menedżera, to prawdopodobnie by wylecieli. Jednym z moich testów, proszę Państwa, i tu już ostatnie zdanie rzeczywiście dla polityków, jest to, czy wtedy, kiedy wypadają na zakręcie, przegrywają wybory, tracą urząd, czy potrafią sobie poradzić na normalnym rynku pracy. Jeżeli potrafią, to znaczy, że mają kwalifikacje. A jeżeli idą tylko do kumpli, żeby kumple im dali posady, to znaczy, że tych kwalifikacji nie mają. Ja byłem świadkiem tego, jak dawali posady też. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękujemy za bycie z nami, za dyskusję. Jeśli się Państwu nasze dyskusje podobają, wnoszą coś nowego, prosimy o polubienie, kliknięcie.
żeby się powszechniały, ale my nie, oczywiście nie żądamy tego, więc mamy nadzieję, że miło Państwo spędzili czas. No my mieliśmy niezwykle ciekawy czas z Państwem, bo były ciekawe pytania, ciekawa dyskusja między Państwem, też mogliśmy się trochę wzburzyć, troszkę wyżyć, troszkę wycofać. Tak, jak to jest dyskusja? Mamy nadzieję, bardzo, że... Bardzo dziękujemy za aktywność i debatę. Tak, i mamy nadzieję, że tam, że po prostu jakoś na nas, to w każdym razie to nam otwiera oczy na wiele tak powiem, spraw, inne spojrzenia i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiamy Państwa serdecznie, życzymy miłego wieczoru i do zobaczenia za... Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.